Dobrze. O, cześć czołem. Słuchajcie, tutaj obce siły chciały nam zabrać podcast, ale się nie udało. Karol pewnie przywlókł jakichś agentów Mossadu czy jakichś innych służb ze sobą, dlatego oni nas inwigilują teraz. Ale jesteśmy. Cześć Karol, jak tam? Cześć Michał, wszystko dobrze, a u ciebie? U mnie też wspaniale. Co prawda nie byłem, Karol, w Kanadzie, ale... No ale robiłeś ciekawe na pewno. Na pewno, ciekawe. Nawet w weekend zdarzyło mi się przegrać mecz, Karol, muszę ci powiedzieć. I to... To jest niepodobne do ciebie. Nie, no może podobne do mnie, natomiast powiem ci, że to może będzie w dziale, co nas wpienia. Bo to trochę mnie wpienia. W sensie, może wpieniasz też koszykówkę na przykład. Mhm. Ale to może potem. Dobrze, znowu, Karol. Znowu jakiś sędzia ci zaszedł za skórę? Wiesz, że ja z sędziami to zawsze mam na bakier, ale nie, tutaj nie chodzi o sędziowanie, broń Boże. To jest taka ciekawa obserwacja, która może też jakoś niejako skrótowo trafi do tematów, o których będziemy rozmawiali, bo chodzi bardziej o coś, czego nigdy nie zrozumiem, czyli motywacje w spotkaniach, które no, tak naprawdę nie zmuszają cię do motywacji, a mimo wszystko powinny. Taki temat. Mhm. Dobrze, witam was wszystkich na czacie zebranych. Widzę, że tutaj nawet jakieś nowe postaci są, zdarzają się w naszym uniwersum, bo chyba już, Karol, możemy nazwać, że mamy uniwersum. Mamy różne postaci. Macierewicz was sprawdzał. Nie. Jesteśmy za mali, żeby pan Macierewicz nas sprawdzał, myślę. My musimy naprawdę coś dobrego zrobić. Takiego. No i nie mamy nic do ukrycia. Niech nas sprawdza. Być może, ale lepiej, żeby nie sprawdzał. Dobrze, Karol, jeśli chodzi o newsiki, to dzisiaj chyba za specjalnie dużo ich nie będziemy mieli. Jest jedna taka rzecz, Karol, o której ci nie mówiłem przed programem, a chciałem w poprzednim programie o tym powiedzieć, że wydaje mi się, że... Znaczy może to nie jest do końca tak jak przedstawiają to media, ale nie wiem, czy Karol zwróciłeś uwagę, ale podobno w Stanach zaczęły się... Znaczy podobno, no jest spory artykuł na ten temat, że zaczęło się rozwiązywać ten problem Adidasa i NCAA. Jeszcze nie dotarło do mnie, jeszcze nic nie wiem. I tam zostały, nie chcę powiedzieć, posadzone, no ale już są przed jak gdyby Trybunałem Stanu Sprawiedliwości Sportowej w USA, no czyli przed sądem, po prostu przed sądem. Trzy osoby zostały tam już chyba oskarżone, czy jeszcze nie ma wyroków, ale zostały postawione no, już praktycznie pod bramkową sytuację, że będą musieli albo donosić, co kto zrobił, albo idą do więzienia. I tak się zastanawiam, czy ta sytuacja się w końcu zakończy, bo to się tak dziwnie zbiega, że to się stało niby w lutym, zaraz będzie March Madness i nie wiem, czy to jest w końcu to, co NCAA postanowiło zrobić, żeby pozbyć się tego syfu, czy po prostu, wiesz, przykrycie trupa przynajmniej na jakiś czas do szafy, żeby temat się trochę jakoś tam, nie wiem, rozmył. Mało tego tam nie ma w tej trójce, nie będę przytaczał teraz nazwisk, ale tam jest trener, tam jest jakiś agent, tam jest chyba ktoś z Adidasa, nie ma żadnych zawodników, jeśli chodzi o tych postawionych pod oskarżenie bezpośrednio. Także to jest taki newsik, o którym zapomniałem tydzień temu, ale to jest dosyć ciekawa rzecz i myślę, że Karol, musimy kogoś od NCAA zaprosić, żeby nam to wyłuszczył. Ale nie dziś. Temat jest bardzo ciekawy. Ja się w ten temat, ten, o którym mówisz, konkretnie nie zagłębiałem, ale tak jak słucham teraz, co do mnie mówisz, no to jak dla mnie to jest na razie pudrowanie świni, make-upowanie świni. Dopóki nie kabana? Zostanie... Tak, dopóki... Pastowany kaban. Tak, można tak powiedzieć. Dopóki uniwersytety, które dostają ciężkie pieniądze z transmisji, ciężkie pieniądze od sponsorów produkujących odzież sportową, dopóki to nie zostanie rozwiązane na linii uniwersytety-zawodnicy, którzy generują te zyski, a nic z tego oficjalnie nie mają, a wszyscy wiemy, jak jest nieoficjalnie, są brudne pieniądze, pieniądze pod stołem, brudne rekrutowanie i tego typu tematy, dopóki to nie zostanie wyjęte ponad stół, dopóki to nie zostanie w jasny, czytelny, prawny sposób rozwiązane, to sprawa, problem, tak zwany cudzysłów problem NCAA nie zostanie rozwiązany. No i tyle. Ale wiesz co, wydaje mi się, że problem, jeśli chodzi o rekrutację i te wszystkie sytuacje związane no, z tym, co powiedziałeś, nie z tą aferą tak czysto Adidasową. Myślę, że no nie wiem, Krzysiek kto powiedział kiedyś, Kosidowski i Sebastian też to mówił w jednym z programów, jak był, że no to chyba nie ma żadnej skutecznej rady. Tutaj chyba faktycznie może trzeba się poddać i
nie wiem, patrzeć w przyszłość te rzeczy, które na przykład robi David West, czy tam się dorzuca do tego, żeby powstała jakaś konkurencyjna organizacja, która, nie wiem, po 5-10 latach przepoczwarzy się w coś konkurencyjnego. Myślę, że w sprawach tej rekrutacji no nie będziemy mieli, znaczy nie będziemy mieli, tam nikt nie będzie miał nic do powiedzenia, to będzie mniej więcej tak samo działało do momentu, aż NBA nie weźmie się na odwagę i nie stwierdzi, no dobra, to jednak możemy tych chłopaków ze szkół średnich brać. Nawet na tych pokrzywionych zasadach, że idą najpierw do G League, a potem mogą grać i tak dalej, no to myślę, że to prędzej, a w NCAA dalej będzie to samo. Bo będą, wiesz, zajone, niezajone, to będzie się kręcić. Ten biznes musi się kręcić. No, to będzie się kręcić do momentu, kiedy te pieniądze, które przepływają pod stołem, nie wyjdą na powierzchnię. No bo wiesz, gdyby było oficjalnie powiedziane, że zawodników się kontraktuje, zawodników po szkołach średniej się kontraktuje i oficjalnie można ich rekrutować za pieniądze, wiesz, sprawa byłaby czytelna. Masz takiego Zajona, który kończy liceum i przychodzą do ciebie ludzie z Duke, przychodzą do ciebie ludzie z North Carolina i mówią, słuchaj, Zajon, dostaniesz tyle i tyle za granie i studiowanie u nas. Przychodzi inny uniwersytet i mówimy, my damy ci więcej. Ty wybierz nasz program, wybierz naszą szkołę, wybierz nasze logo, nasze barwy i naszą historię. I ty jako Zion, ty jako agent Ziona bierzecie na stół kilka kontraktów i wybieracie najlepszy dla siebie. Dla mnie sprawa jest prosta, to znaczy ona jest prosta tylko w teorii, bo generalnie nie jest prosta, no bo jeżeli coś działało przez dekady i przynosiło pieniądze przede wszystkim uniwersytetom, ale też no wiadomo, kto na tym zarabia, no to dla mnie jak najbardziej zrozumiałe jest, że ludzie, są ludzie, jest ich bardzo wielu, to są możne koła, którym na status quo zależy, więc no wiem, że sprawa nie będzie łatwa, ale też nie wydaje mi się, żeby stworzenie alternatywnej ligi do NCAA było dobrym rozwiązaniem, bo uważam, że taka liga nie ma aż tak wielu szans, bo jeżeli masz wsparcie, wiesz, ESPN-u i różnych innych wielkich no, marek mediowych znanych od lat, to ciężko jest wjechać z czymś nowym, no bo NCAA, jeśli wiesz, zapomnimy o tych wszystkich brudnych sprawach, NCAA to jest świetny pomysł, to jest świetny program. Zobacz, zawodnicy, którzy przyjeżdżają z Europy, czy nie tylko z Europy, też Amerykanie, idziesz do NCAA i uczysz się grania w koszykówkę, uczysz się życia, przede wszystkim studiujesz, bo wiesz, masz co roku masz zawodników, no nie wiem, tam 12-15, ale z tych najlepszych drużyn, z tych najlepszych składów, jeden idzie do NBA, dwóch, może trzech, a rokrocznie setki czy tysiące zawodników grających w koszykówkę kończy studia, znajduje później dobre prace albo przyjeżdża do Europy grać w koszykówkę. Procentowo to jest garstka ludzi, którzy dostaje się do NBA, to jest ich ostateczne marzenie, ale wielu z nich trafia do fibowskiej koszykówki gdzieś tam w Europie, czy w Chinach, czy gdzieś indziej, ale większość tych ludzi kończy studia, zdobywa doświadczenie, zdobywa pracę i układa sobie życie. To jest ważne. Poza tym, Karol, jest jeszcze jeden taka sprawa, skoro już tak się rozgadaliśmy o NCAA, że to jest rzecz, której trochę brakuje w Polsce, bo tak naprawdę NCAA to jest organizacja, która w zasadzie, no ja nie wiem, może coś przekręcę, ale tak mi się wydaje, że to jest tylko taki, wiesz, stowarzyszenie, do którego jesteś zgłoszony z parytetu, no bo jesteś uczelnią i bierzesz udział w rozgrywkach, które są no, rozbite na wszystkie sporty, jakie są uprawiane przez sport akademicki, tak? Czyli masz futbol, masz lekką atletykę, masz to, tamto. Wszystkie dyscypliny sportu są tam zajęte. I wydaje mi się, że NCAA tylko sprawuje jako taką kontrolę, a poza tym daje stempel na to. Poza tym też trzeba pamiętać, że oni są bezpośrednio w jakiś sposób chyba tymi strukturami rządowo USA, w sensie rządowymi, takimi jak Ministerstwa Sportu ich i tak dalej, są związani z AAU, z organizacją, która zarządza rozgrywkami szkół średnich. Może to nie są dwie takie same firmy, nazwijmy to, które są ze sobą w jakimś połączeniu, ale one niewątpliwie ze sobą współdziałają. Nawet jeśli to chodzi o jakieś ustalenia podstawowe. I to no, wielokrotnie było widać, jeśli dochodziło właśnie w zeszłym sezonie do tych takich jakichś przepychanek albo nawet dyskusji dotyczących tego, czy jednak goście z liceum nie powinni móc być w NBA od razu, tylko być one and done i dopiero móc iść do NBA. Także myślę, że problem jest o wiele bardziej skomplikowany, bo myślę, że tych państwowych struktur nie dałoby się rozbić. To jest chyba najważniejszy problem.
No ja, tak jak powiedziałem, ja jakoś tego nie widzę, a wyobraźnię mam dosyć dużą. Ciężko jest zrestrukturyzować coś albo rozbić coś, co NCAA istnieje od początku XX wieku, 1906 czy jakoś początki XX wieku. No NCAA, tak jak mówisz, skupia wszystkie, czy no, większość sportów akademickich, no wiadomo, że z koszykówką i z futbolem na czele, czyli ze sportami, które są najbardziej popularne i generują największe zyski. Dobrze. Jeśli chodzi o kolejny Karol Niusik, bo chyba już w temat NCAA możemy zostawić, bo potrzebujemy szpenia jakiegoś, żeby to lepiej opracować, chociaż myślę, że to jeszcze nie wiemy wszystkiego, bo to się może dopiero zacząć ewentualnie jak coś, to ja wiem, program temu rozmawialiśmy o tym i tak dalej. Ale tak sobie dzisiaj, Karol, pomyślałem. Wtedy może tanking nie był taki modny, ale czy potrafimy znaleźć drugiego zawodnika z tych takiego pułapu bogów koszykówki, nazwijmy to, jak LeBron James, którzy byli zmuszeni, kiedy przyszli do takiej drużyny, tankować? Bo tak się ostatnio zastanawiałem, czy to nie jest taki pierwszy przypadek tych supergwiazdorów, którzy jednak mogą walczyć, mogą robić wszystko, stawać na głowie, ale zespół idzie donikąd i lepszym wyjściem jest to, co się teraz dzieje w Los Angeles Lakers. Już pomijając, czy to są Lakersi, czy to jest ktokolwiek inny. Tak się zastanawiam, czy to nie jest jakiś historyczny case, kiedy widzimy no, kogoś, kto powinien grać, a nie kogoś, kto powinien odpoczywać i zastanawiać się, co będzie latem. Ja sobie, Michał, nie przypominam. Chyba nie ma kogoś takiego. No, sięgam pamięcią do historii zawodników, którzy zmieniali kluby z dobrych na teoretycznie jeszcze lepsze, albo z dobrych na takie, które miały być dobre. Albo nawet, przepraszam, Karol, takich, którzy nie byli przeniesieni z klubu do klubu, jednakże trafili na swój taki moment w karierze, gdzie byli zmuszeni do dokonania takich rzeczy. Ja pomijam, że przepisy wcześniej o tym może nie tyle, co nie pozwalały, co nie było mowy o tym, były inne zasady, nie wiem, sadzania zawodników na injured list, jak jeszcze istniała w takim starym kształcie, że minimum 5 spotkań, mimo że chciałeś go na jedno odseparować od gry, bo coś tam. I myślę, że to też ma jakieś tam duże znaczenie. Natomiast no, ja nie przypominam sobie w ostatnich latach, żeby któryś z tych zawodników z własnej woli w jakiś sposób chciał usiąść albo doszedł do tego, że ograniczył moje minuty, posadźmy kogoś, zróbmy coś, żeby no już nie ma sensu, no, że już nie ma sensu. I to strasznie mnie martwi, patrząc na LeBrona Jamesa, szczerze mówiąc, bo to jest strata dla niego czasu. To jest kolejny rok, który bije mu w kalendarz, a nie przynosi absolutnie nic w CV. To prawda. Tankowanie było, tylko że wiesz, nie było internetu, nie mówiło się o nim aż tak dużo. Świadomość kibiców nie była aż taka wielka. Po co jest tankowanie? Jak to działa? Ludzie, mam takie wrażenie, że teraz kibic koszykówki NBA jest bardzo wyedukowany, jeśli chodzi o rzeczy związane z salary cap, tankowaniem, z funkcjonowaniem drużyn. Jeszcze wiesz, 10-15 lat temu zastanawiałeś się, dlaczego 38-letni zawodnik bierze udział w transferze zawodnika utalentowanego, młodego i jakiegoś tam perspektywicznego. A teraz wiemy, jak to działa. Wiemy, na czym polega handlowanie schodzącymi kontraktami, wiemy, na czym polega handlowanie prawami do zawodników, którzy nawet nie pomuchali parkietu NBA, a są gdzieś tam, wiesz, z jakiejś tam Serbii, z jakiejś tam Albanii. Wiesz, o co chodzi. Często jak są jakieś tam wymiany i prawa do jakiegoś tam Iwicy Markowicza, który nigdy w NBA nie był, a był wybrany w drafcie 30 lat temu. Wiesz, o co chodzi. Ludzie teraz więcej na ten temat wiedzą. Ja tak jak teraz myślę sobie o tym, to David Robinson w sezonie 96-97, jak San Antonio mocno zatankowało po... Ale czy on się nie połamał? On się właśnie, to się bardzo dobrze dla San Antonio zbiegło z tym, że on chyba uszkodził sobie plecy i wiesz, gdyby San Antonio o coś wtedy grało, to on teoretycznie mógł wracać, tylko że no, dostał tej kontuzji, wrócił do zdrowia i to już było po nowym roku, więc San Antonio go zamknęło do końca sezonu, co było im na rękę, żeby zatankować i żeby... Poza tym, Karol, też należy wspomnieć, że co by nie mówić, to no, nie wiedzieli, kim jest Tim Duncan. Oni go chyba chcieli mieć od początku, jeśli tylko zobaczyli, że jest szansa, żeby coś zrobić w tym sezonie. I ktoś pomyślał, że wiesz, wymieniamy sztukę za sztukę. David Robinson za sezon 2 się już tak wysypie, że trzeba będzie jechać z nim na cmentarz. Potrzebujemy szybko jakiegoś przejścia. I nagle pojawia się Tim Duncan, więc też można było domniemać, że może z tymi plecami by zagrał. Czy coś, ale wydaje mi się, że on był połamany tak kompletnie i to nie było w jego gestii, czy on chce, czy nie chce. Po prostu zdrowie mu nie pozwoliło. No, to już był koniec Davida Robinsona, można powiedzieć. No, sezon on chyba jeszcze, dwa jeszcze, i... On już dwa tytuły zdobył. On skończył karierę po tym drugim tytule w 2003. I w ogóle, jak pamiętasz ten sezon 96 na 97,
tam wielkie zakusy na Timiego Duncana też miał Boston. Boston wygrał tylko 15 meczów w tamtym sezonie, ale no niestety szczęście im nie dopisało i nie udało im się zdobyć Duncana. Spurs wygrali 20 meczów w tamtym sezonie, tylko o 5, to znaczy o 5 więcej niż Boston, a Boston nie wygrał jedynki. Donoszą nam, Karol, że Stelmet dostaje w pierdziel od CSKA Moskwa. Chyba nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem. Chyba nie. Może rozmiar tego wpierdzielu jest zaskoczeniem. Chociaż ten wpierdziel trwa, rozumiem. A, do przerwy jest, okej. Okay. Tylko, że wiesz, jeszcze no. Myślę sobie o Davidzie Robinsonie. On był już w tej organizacji, on był już w niej długo i w zasadzie jego zgodzenie się na to, żeby nie kończyć sezonu, nie próbować grać i teoretycznie pogarszać swoich szans na tankowanie, no bo wiadomo, że David Robinson chciałby grać dobrze, no to on był w tej organizacji i on rozumiał cele tej organizacji i on wiedział, że dostanie prawdopodobnie, że znaczy ma duże szanse dostać człowieka, który pomoże mu zdobyć upragniony tytuł, co się stało później. Ale tak, zawodnik, który zmienia klub, przychodzi do nowego miasta, do nowej organizacji i ma, wiesz, aspiracje i marzenia, no to nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie. Pozdrawiamy wszystkich kibiców Los Angeles Lakers. Też chcielibyśmy pozdrowić wszystkich kibiców drużyn, które już nie będą walczyły o mistrzostwo w tym sezonie, Karol. Mhm. Czyli bardzo nieoczekiwanie. Phoenix Suns od 2 tygodni. No i Nowy Jork z Cleveland. No niestety, no, muszę wszystkich zawieść. Te 3 drużyny już nie biorą udziału w walce o tytuł mistrzowski. Już nie ma nadziei. Już nie. Już nie. A nie wiadomo, co będzie na przykład z Atlantą, bo oni chyba awansują do playoffów, jak tak dalej pójdzie. Jak tak dalej pójdzie? Bo oni grają świetną koszykówkę, ale o tym to może potem. Znaczy świetną jak świetną, ale to naprawdę zaczyna fajnie wyglądać i może kilka osób dzięki temu do tego autobusiku Atlanta 2021 dołączy, kiedy Atlanta już powinna się o coś liczyć. Ja mam koszulkę Atlanty Hawks. Tak? Z jakim nazwiskiem? Jakowym? To nie jest jersey, to jest t-shirt. T-shirt z logiem Atlanty Hawks, ale to jest taki okolicznościowy t-shirt. Ja go w ogóle dostałem od Kyle'a Korvera, jak w Londynie była Atlanta. I tam jest coś z tyłu, właśnie Kyle Korver 26, jakaś tam jego fundacja. Mm-hmm. To bardzo przyjemnie. A miałeś bardzo okazję z nim wtedy rozmawiać? Oczywiście, dostałem. W ogóle zapytałem się, bo oni rozdawali te koszulki i tam chyba ostatnim została. I zapytałem się, czy mogę, Kyle'a się zapytałem, czy mogę dostać. On powiedział, że oczywiście i tam pogadaliśmy sobie chwilę. Pozdrawiam Kyle'a Korvera. Jeśli nas słucha, pozdrawiamy cię, Kyle, wracaj do NBA. Ucz ludzi rzucać za 3 punkty. Znaczy jesteś w NBA gdzieś tam, wiem o tym, przepiardujesz się po korytarzach, natomiast, nie wiem, pojedź do Bena Simmonsa, pokaż mu coś. Przydaj się do czegoś. Okej, okay, Karol. Jak zauważyliście, nie powiedziałem dobrze, tylko powiedziałem okej. Okay. Ale nie ulegaj presji internetu. Możesz. Nie, bo jestem na takim strajku jak Dana Barros. Wiesz, ja muszę w końcu nie trafić tej trójki. Tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, kim był Dana Barros i czy wiecie, o czym mówię tak ogólnie. Bo to jest taki zapomniany rekord z czasów, kiedy jeszcze nie rzucano za 3 punkty, bo wszyscy się wstydzili. Mhm. Poczekaj, bo a propos Lakers napisał Purple Rain film. Coś ciekawe, co z Ingramem, bo pojawiły się informacje, że kontuzja może być bardzo poważna. Wierzysz w to? Grał noc wcześniej, potem był na ławce i nagle ma poważną kontuzję? No ja nie wiem, co o tym myśleć, Michał, ale nie wiem, co o tym myśleć, ale jeżeli mówimy o zakrzepicy żylnej, no to dla mnie to nie jest żart. No jeśli to jest to, o czym mówimy. To nie ma, wiesz, to nie jest skręcona kostka czy złamana kość, no to są problemy z krzepnięciem krwi. No to jest Chris Bosh chyba, czy nie? To jest Chris Bosh, to są różne, no nie będę się bawił w lekarza, bo lekarza nie jestem, ale są różne odmiany tej choroby, na różnym poziomie zaawansowania one no, robią spustoszenie w ludzkim organizmie. No miejmy nadzieję, że u Ingrama to jest zaleczalne i to nie jest taki mocny przypadek. No albo jeśli już tak wszyscy jadą bez ceregieli w tej lidze, no to żaden problem powiedzieć, że lekarz podejrzewa to. A w wakacje się okaże, że on jest cudownie uzdrowiony. Chociaż nie sądzę, żeby ktoś się bawił w takie triki, no ale pamiętając Chicago Bulls, to, nie, wiesz, jeśli, to dupa. Jeśli zamykać zawodnika pod jakimś pozorem, no to możesz powiedzieć, że naciągnięty mięsień, naderwany mięsień, skręcona kostka, wiele kontuzji możesz wymyśleć, no ale jeśli ktoś z tym wychodzi, no to raczej nie sądzę, żeby żartował.
Ale czy z drugiej strony, Karol, zakrzepica pojawia się tak? Nie jestem lekarzem. Ale czy ona się pojawia tak? Tego ci nie powiem, ale widzisz, on nie grał kilka meczów z powodu bólu w tym ramieniu prawym chyba. Chyba tak. I po tych dokładnych badaniach okazało się, że co jest przyczyną tego bólu. I niestety to było to nie było jakieś tam przeciążenie. Ale szczerze mówiąc, powiem ci, że jeśli to wszystko to jest prawda i naprawdę jest tak poważnie, a nie to jest jakaś mgiełka, to dalej mam taką swoją mgłę wątpliwości na ten temat, czy ktoś może kłamać z tego powodu i podpinać to pod tanking. Ale jeśli tak jest, to ja bym żałował bardzo, bo to chyba jest jeden z takich, nie chcę powiedzieć najzdolniejszych młodych graczy w Los Angeles Lakers, ale to jest jeden z tych graczy, który jeśli LeBron będzie chciał budować te swoje, powiedzmy, sezon 2, żeby odbić się od dna, czyli tego sezonu i w następnych coś atakować, ewentualnie podpisywać zawodników, to ten gość jest jak najbardziej potrzebny z jednego prostego względu. On jest jak plastelina jeszcze. Z niego można zrobić wiele różnych rzeczy, których teraz nie widać na boisku, a może być każdym. Może nie będzie Antetokounmpo, ale czy mu może nie będzie aż tak bardzo daleko do Kevina Duranta za 3-4 lata, jeśli dobrze pójdzie? Ja nie mówię o tej całej otoczce trafiania trójek, bycia mordercą zza obwodu albo świetnym defensorem, ale patrząc na size, patrząc na to, co potrafi ten chłopak, to jest naprawdę jeden chyba z tych takich graczy, których łatwiej będzie wychować i przekuć na swoje, jakby to chciał zrobić LeBron, niż spodziewać się, że Lonzo Ball będzie jeszcze lepszym rozgrywającym. No to jest prawda, on jest potrzebny z dwóch względów. Pierwszy, o którym powiedziałeś, a drugi, jeżeli chcesz mieć Anthony'ego Davisa albo jakiegoś innego już sprawdzonego All-Stara, no to Ingram będzie ważną częścią wymiany. Więc musisz mieć go zdrowego, no bo nikt nie weźmie kontuzjowanego zawodnika. Purple Rain, Lakers teraz mogą myśleć o wszystkim, bo tam to wygląda... Z Karolem mieliśmy o tym rozmawiać, ale chyba też to przegadaliśmy w ostatnim programie, że To nie jest chyba do końca normalna organizacja w tym sezonie. Tam dzieją się nieoczekiwane rzeczy i ja bym wcale nie był zdziwiony, że to jest jakiś bullshit. Aczkolwiek wiem, że w lidze się nie żartuje z takich rzeczy, nie wprowadza się nikogo w błąd albo się po prostu o tym nie mówi, więc to też można sobie odpuścić, ale można się spodziewać różnych rzeczy od Los Angeles Lakers, przynajmniej na tej płaszczyźnie komunikacji zawodnicy i co się dzieje teraz na przykład. Lonzo już nie zagra, to prawda. Lonzo został shut down, jak to mówi Dirk Nowicki. Karol, pytanie jest do ciebie. Do mnie. Ale tak, odpowiadałeś na nie i nazwijmy to ostatni raz na to odpowiadasz, Karol. Słucham, bo ja czytam czat, ale nie widzę pytania. Answer X-Word zapytał. Pytanie do Karola. Zdaję sobie sprawę, że to pewnie już kiedyś padło, ale zapytam, w jaki sposób zdobyłeś akredytację na mecz z Raptors? PS, świetna relacja na blogu. Także 3-4, Karol. Ostatni raz powiedz. Ostatni raz, nie wiem od czego tu zacząć. Mogę powiedzieć, pierwszy swój mecz z akredytacją oglądałem na żywo w 2013 roku i swoją akredytację dostałem na magazyn MVP, w którym wspólnie z Michałem działaliśmy. Wcześniej osoby zajmujące się akredytacjami NBA znałem ze swojej pracy w Eurobasket.com. Żeby wam uchylić rąbka tajemnicy, zresztą to nie jest jakaś tajemnica. Każda osoba z mediów, która robi jakąś pracę dla NBA na akredytacji, później jest rozliczana z tego. Musisz wysyłać swoją pracę, swoje artykuły, filmy, czy tam zdjęcia, to co się robiło. No, NBA robi ewaluację ciebie, żeby nie było tak, że sobie przyjechałeś na NBA, zobaczyłeś sobie mecz na żywo i pojechałeś do domu, a NBA nic z tego nie ma, no bo wiadomo, że NBA potrzebuje, mimo że jest medialna, to potrzebuje tego rozgłosu i na tym to działa. Dziennikarze są łącznikami między zawodnikami a kibicami. No i przez lata już mam, tak jak liczyłem sobie ostatnio, już mam około 30 meczów NBA z akredytacją na swoim koncie. Po każdym meczu się, że tak powiem, rozliczam. No i myślę, że z meczu na mecz, z sezonu na sezon jest coraz łatwiej, no bo wydaje mi się, że w miarę dobrą robotę robię. Grałem z jedną żółtą kartką, ale to o tym opowiadałem, ale to chyba aż tak generalnie co do całości nie rzutuje na to, co przez te lata. Ale wiesz co, Karol, może tak od strony technicznej. Może już po prostu naświetlmy ten temat, bo to też jest żadna tajemnica. Wydaje mi się też, że to, że my mówimy, albo ty piszesz, albo piszemy słowo magiczna akredytacja, to się okazuje, że nie wiem, może się roić w głowie, że to jest jakiś tajny krąg, do którego nikt nie ma żadnego dostępu.
Nie. Natomiast wszystkie dane są opublicznione na stronach NBA, zarówno jeśli chodzi o specjalne wydarzenia jak mecz gwiazd, czy nie wiem, finały, czy mecz w Londynie. Podobne kontakty są dla każdej z drużyn, jeśli na przykład chcecie się wybrać, albo wysyła was redakcja, bo to o tym zaraz za chwilę, bo to jest chyba najważniejsze, że chcą gdzieś was wysłać, nie wiem, do Atlanty, Toronto, cokolwiek, i wtedy kontaktujecie się z biurem, a potem ewentualnie kontaktujecie się z lokalnymi przedstawicielami, którzy wam ewentualnie pomagają. Często trzeba pomocy, czasami nie trzeba pomocy. Nie wiem, wyjazd Przemka do Atlanty obił się o telefony w nocy do, my na nią mówimy Kaśka, ale do Catherine, która zajmuje się Europą, naszą część Europy, akredytacjami i w ogóle obsługą mediów, informowaniem mediów o wszystkim. Jej nazwisko też pewnie figuruje gdzieś na stronach NBA jako osoby dostępowej, żeby móc chcieć coś takiego zrobić. No i jedyną przeszkodą to jest to, że musicie, pisząc tą akredytację, no być wysłani przez kogoś. To prawda. Musicie mieć podkładkę pod to, że robicie to dla kogoś, a nie jesteście, brzydko mówiąc, znikąd nikim, blogujecie coś i oni nie będą widzieli w tym żadnego interesu. Poza tym jest taka ciekawostka, że nie wiem, chyba możemy o tym, Karol, powiedzieć, że na przykład NBA traktuje gorzej albo w ogóle nie traktuje koszykówkę mówioną, że tak powiem. Tak, to prawda. Chociaż kilku tam, na przykład jacyś mega znani Włosi byli ostatnio, z którymi połowa tych dziennikarzy rozmawiała, oni chyba słuchali na iTunesie. Ja pierwszy raz widziałem chłopaków, w miarę przyjemni. To byli ci, Karol, goście, którzy stali za nami, jak dorabialiśmy tak, ja pamiętam, Silverowi twarze. I oni też wjechali na podcast, znaczy też, no oni mieli akredytację z tego swojego podcastu. I to już jest łaska pana z NBA. Oni to potem wybierają, stwierdzają, które medium jest lepsze, biorą pod uwagę pewnie ilość kraju, reprezentantów z danego kraju, no bo gdyby, nie wiem, były wszystkie media sportowe z Polski, no to my z Karolem mielibyśmy znikome szanse, żeby być akredytowani, bo pewnie jakiś jest limit. Natomiast nie wiem, jak to kolorowo wygląda podczas NBA London Game, ale no, przed nami siedział facet, który wszedł na akredytację ze swoim, nie wiem, 7-8-letnim dzieckiem i jedli hot dogi przez cały mecz. Pierwsze rzędy za koszem były praktycznie puste i do wykorzystania. Gdyby ktoś z ochrony wpuścił jakiegoś kibica, to nie widzę problemu. Więc to też nie jest tak do końca pilnowane jakoś za specjalnie. No ale zasady są takie, jak powiedziałem, i no i tak to wygląda. Także chyba na moment to... Właśnie dobrze powiedziałeś, że też ważne jest, jaki kraj reprezentujesz. No Polska ma swój atut, że jest dosyć dużym krajem, bo na przykład mam takiego znajomego ze Słowenii, który prowadzi największą stronę o koszykówce tam na Słowenii. No wiesz, Słowenia żyje koszykówką. Tylko że no, jego liczby w skali całego kraju i w skali takiej ogólnej no, nie są jakieś powalające. No weź na przykład jakąś Łotwę czy Estonię. Tam nawet jakaś, nie wiem, największa strona o koszykówce nie może się równać z jakąś wielką stroną, nie wiem, powiedzmy we Francji czy w Niemczech, więc to też kraj, z jakiego pochodzisz, też jest ważny. No i jeszcze jedna ważna rzecz, pewnie ta historia twoja, w sensie jako osoby, która tam jedzie, tak? Mm-hmm. Że ty kiedyś opowiadałeś o tych Serbach, których pani Betty po prostu wyrzuciła. No właśnie. Ja myślę, że oni mogą mieć adnotację przy następnej imprezie, na którą by się akredytowali, która powoduje, że może odpowiedź będzie nie. To prawda. Oni wszystkie rzeczy biorą pod uwagę. W ogóle składasz wniosek, to wiadomo, im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Ja się staram się zawsze na swoje mecze, na których mi zależy, to załatwiać tuż przed sezonem, bo im wcześniej się to załatwi, tym łatwiej. Wiadomo, że z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień to jest bardzo trudne przede wszystkim, jeśli chodzi o takie sprawy no, papierkowe, czysto papierkowe. A przed sezonem, jeżeli to zrobisz na spokojnie, jesteś w kontakcie i z osobą od akredytacji i z ludźmi z danego klubu, na którego mecze chcesz się ubiegać, żeby na nich być, no to jeżeli masz za sobą jakąś tam historię, to aż tak bardzo trudno nie jest. Chociaż wiem, znam też, czasem ktoś do mnie pisze o jakąś tam pomoc, żeby od strony technicznej, to wiem, że szczególnie dziś, w dzisiejszych czasach jest trudno po raz pierwszy pojechać na NBA, bo NBA w latach takich powiedzmy 2008-2009 do powiedzmy 2013 czy 2014 bardzo wspierała takie inicjatywy oddolne jak blogi, bo w ogóle to był taki okres, że blogi się rozwijały.
blogerzy byli bardzo wysoko cenieni, jeśli chodzi o taką specjalistyczną wiedzę i przede wszystkim pasję do tego. Ale NBA się ostatnio przejechała na tym w związku z, wiecie, z jakimiś tam rzeczami, na przykład, że ktoś tam gdzieś nie zagwizdał kroków, gdzieś tam jakiś brzydki faul był, jakieś takie rzeczy, które są klikalne, ale w skali ogólnej nie przynoszą NBA, nie pokazują NBA w dobrym świetle. Wiadomo, że jest to jest kuszące, że ja jako bloger czy jakiś posiadacz małej strony wchodzę na mecz NBA i widzę jakąś sensację, ja sobie ją wrzucam na swoje media społecznościowe i to zaczyna wariować. Miliony ludzi w to klika, ale to nie pokazuje NBA z dobrej strony i NBA chce się od tego odciąć, NBA się od tego odcina i ja to rozumiem, bo NBA nie jest tym, czym pewna część internetu chce ją pokazać. To też jest temat bardzo złożony. I teraz generalnie, jeżeli masz tam jakąś swoją małą stronę, masz swój jakiś tam mały blog, a nie masz za sobą jakiejś sprawdzonej historii robienia czegoś dla NBA, to jest trudno. Poza tym, wiecie co, tak mi teraz, Karol, do głowy przyszło. To jest trochę dobry przykład tego, co jak teraz, przynajmniej ja to odbieram, jak patrzę na tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, wiesz. Bądź co bądź dwa razy pod rząd byłem, no, mogę zaobserwować niektóre jakieś tam rzeczy. I po prostu trzeba być chyba dobrym człowiekiem, być grzecznym, zrobić swoją pracę, nieważne z jak małego medium jesteś. Jak dostałeś tą akredytację, to zrób wszystko, żeby było jak najfajniej. To prawda, to prawda. Staraj się unikać kolokwialnych przypałów. Tak. Bo równie dobrze Michał rzucający do kosza na treningu Knicks mógłby się skończyć zniszczeniem przez ochroniarzy. Więc też myślcie, wykorzystujcie swoje sytuacje na zdjęcia i tak dalej. Mówię to do młodych dziennikarzy, którzy nas zastąpią, jak z Karolem będziemy starzy. Reprezentujcie swój kraj godnie, bo na koniec i tak zobaczą, z jakiego kraju jesteście. Ja mam takie zdanie na ten temat. No, bardzo dobrze powiedziałeś, bo ja uważam tak samo i nie umówiliśmy się, że to powiemy przed programem. Taka jest też moja filozofia, że jak jedziesz na NBA, to reprezentujesz nie tylko siebie, nie tylko swoje medium, jeśli jakieś reprezentujesz, ale przede wszystkim no, reprezentujesz siebie, jak się będziesz zachowywał w stosunku do zawodników, którzy trzeba pamiętać, że oni są w swojej pracy, to jest ich praca, to jest, wiesz, to jest cyrk, to są blaski reflektorów i to jest takie flashy życie, ale no, to jest ich praca. W wielu przypadkach to jest taka no, nieprzyjemny obowiązek, żeby mieć jakieś kontakty z mediami, więc trzeba się zachowywać godnie, trzeba się zachowywać skromnie, nie robić z siebie nie wiadomo kogo, a jak później robisz jakąś relację, nie wiem, tam w obojętnie jakiej formie, czy coś nagrywasz, czy coś piszesz, no to po prostu musisz się starać robić to jak najlepiej, nie szukać taniej sensacji, no bo tania sensacja to jest rzecz, która ma krótkie nogi. No wrzucisz jakiś filmik kontrowersyjny dla NBA i milion osób to kliknie i ty będziesz miał z tego jakieś korzyści, no ale NBA to nie jest liga kontrowersyjna, NBA to nie jest liga śmieciowa i generalnie to jest liga najbardziej profesjonalna z profesjonalnych lig świata i trzeba NBA trzeba szanować. I jeżeli gdzieś tam sędzia nie zagwiżdża gdzieś kroków, zobaczysz jakąś tam sensacyjną rzecz, to jest promil, żeby nie powiedzieć procent, bo to na pewno nie jest procent tego, czym NBA jest. I wiesz, to jest takie zawsze kuszące, jak jesteś w szatni NBA. Ja, mój ostatni mecz z Raptors grali Houston Rockets i ja sobie stoję i wiesz, obok mnie siedzi James Harden bez koszulki, potężnie zbudowany. Jest pokusa, żeby zrobić mu zdjęcie. Obok siedzi PJ Tucker, naprawdę potężnie zbudowany gość. I naprawdę no, masz pokusę, żeby wyjąć, nakręcić film, bo czujesz się, jakbyś był w jakimś śnie. Nawet i dla później... celów prywatnych, nie? A potem jasne, nawet dla celów... że masz blachę na twarzy i... Tak, oczywiście. Nie do końca, no. I wiesz, i taka była śmieszna scena, bo nie wiem, czy o tym mówiliśmy kiedyś. Drużyny przyjezdne mają takie prawo, że mogą sobie u drużyny, u gospodarzy zamówić sobie posiłki. I w zależności od tego, ja tak zauważam, jakim jesteś klubem, to tak bardzo jesteś szanowany, bo na przykład takie kluby jak Celtics, jak Rockets, jak Cavs z LeBronem, oni byli trochę inaczej traktowani niż na przykład jacyś Memphis Grizzlies, ale to jest taki trochę szczegół, też mogli, może kiedyś o tym opowiemy, jak będzie czas. I bardzo taki wykwintny posiłek dostali Houston Rockets. No i wiecie, jak wygląda życie zawodników NBA. Kończysz mecz, to już jest po 11 wieczorem czasu lokalnego, około godziny pierwszej czy drugiej masz samolot do innego miasta, no chyba, że śpisz w danym mieście, no to wtedy trochę jest inaczej, no ale generalnie są takie tablice, na których tam zawodnicy mają przypomniane, co kiedy mają zrobić, o której godzinie odjeżdża autobus, o której godzinie mają być na lotnisku. No i wiadomo, że nie ma czasu gdzieś iść sobie coś zjeść. I była taka śmieszna scena, James Harden, jak wiesz, masz takie styropianowe opakowania na jedzenie.
to James Harden, jak chytra baba z Radomia, otworzył sobie takie dwa opakowania, naładował sobie jedzenia, włożył to do reklamówki, ale to prześmiesznie wyglądał, bo wiesz, ubrany w taki elegancki płaszcz z torebką, nie pamiętam kogo, Gucciego chyba. I naprawdę, wiesz, James Harden, elegancki gość, elegancko ubrany, ładuje sobie jedzenie do dwóch pudełek styropianowych, wkłada do reklamówki i wychodzi. No i wiesz, i naprawdę, no jest pokusa zrobić zdjęcie, czy uwiecznić to na jakimś filmie, no ale nie po to tam jesteś. Kończąc, Karol, ten temat, bo możemy przegadać o tym kilka odcinków, spokojnie. Jasne, to jasne. Ja, wiesz co, mam, i to też nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale teraz mi to przyszło do głowy. Może przez to, że skala jest na pewno inna i człowiek tu może być przestraszony albo mieć jakiś większy respekt do tego, co, nie wiem, większą uwagę do tego, co robi. Ale wiesz co, jak się idzie na przykład na mecze, ja już nie mówię polskiej ligi, albo kadry, to nie masz takiego przeświadczenia, że jesteś tam gościem. Tylko bardziej masz takie przeświadczenie, że ty jesteś z mediów i ci ludzie powinni tobie pomagać. Powinieneś dostać box score, wiesz. Nie czujesz się tak, że musisz być grzeczny. To już jest twój czysty wybór. Natomiast kiedy jesteś tam, to już przez naszą mityczną panią Betty, ale masz takie poczucie, że ci ludzie ci chętnie pomogą. Ci ludzie są dla ciebie, ale te zachowania takie, no nazwijmy to, że chcesz czegoś bardzo, bo nie wiem, za 10 minut ma być coś i ty zaraz pójdziesz kogoś objechać. Tam nie działają. No, i może dlatego jest to wszystko tak dobrze działa, bo są ludzie przyzwyczajeni do tego, że wszystko jedno, czy nam się to podoba, odpowiada, czy nie, to jest zawsze tak samo. Zawsze jest ten sam rygor, ta sama dyscyplina i po prostu nie ma co przeginać pały. To już nawet nie chodzi o to, że nie pojedziesz tam drugi raz, tylko po prostu możesz czegoś, nie wiem, nie dostać, możesz mieć szansę na wywiad, a ktoś, pamiętając to, ci nie da tej szansy, wybierze kogoś innego, zadać pytanie, prawda, Karol? Tak, to prawda. Myślę, że jakbyśmy wjechali na dwóch zabawnych Polaków, to raz, Kaśka by z nami nie gadała i byłoby jej wstyd trochę, że jest półpolką teraz. A dwa, no to byśmy, wiesz, no Czesi by pomyśleli, to my nie jesteśmy tacy najgorsi, no. I no by tak. nie dało się zadać pytania, wiesz, a to jasne, jednak mimo wszystko, ja to odkryłem, że na konferencjach prasowych to jest po prostu wybieranie ludzi już ze Stanów przede wszystkim, bo oni się znają i tutaj Jeff zada pytanie, a reszta to jest naprawdę bardzo ciężka loteria na takich wydarzeniach jak w Londynie. To jest prawda, Michał, masz rację, zobacz, no tam, no nie chwaląc się, no ale znamy ludzi z widzenia, oni też znają nas i zobacz, jeżeli po takiej konferencji, bo nie po każdym meczu masz konferencję, po Londynie masz, no bo to jest wydarzenie i ta konferencja jest transmitowana w NBA TV, NBA nie chce sobie pozwolić na to, żeby jakiś egzotyczny człowiek zadał pytanie takie, no raz, że nie na miejscu, dwa, nie na poziomie. Ja pamiętam 2 albo 3 lata temu był jakiś facet z jakiegoś kraju afrykańskiego, nie pamiętam jakiego, i on, właśnie wtedy Atlanta grała, nie pamiętam, który to był rok, i on zadał takie pytanie, to było naprawdę, człowieku, to było takie pytanie, on mówi, nie, Atlanta Hawks nie zrobiła czegoś od 30 lat i wymyślił jakąś statystykę, ale to naprawdę to się nie wydarzyło, bo on coś o playoffach mówił, a przecież Atlanta, no, Atlanta nie ma 30-letniej historii nie grania w playoffach. I oni mu mówią, że ale my nie rozumiemy pytania, no bo no, i on powtarza to pytanie i to jest takie pytanie błędne przez duże B. No i to pytanie ostatecznie zostało pominięte, no ale wiesz, no to nie wygląda dobrze i tak jak mówisz, oni przywożą ze sobą tych amerykańskich dziennikarzy, których znają, którzy są sprawdzeni, ale też mniej więcej kojarzą ludzi, którzy rokrocznie przyjeżdżają i jakoś tam pracę wykonują. To prawda. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale w polskim środowisku też zdarzają się, Karol, konferencje, nawet trwają w zasadzie puchary po 4 dni, gdzie pytania są naprawdę, powiem ci, lecą po prostu, Karol, tak, ale już o tym rozmawialiśmy, więc teraz przegadawszy 40 minut na temat rzeczy, które są kompletnie nieważne, myślę, dla 90% słuchaczy teraz. Może nieważne, ale dosyć interesujące, myślę. Ja, nas to zawsze interesuje, Karol, ale musimy iść frontem do klienta, więc teraz opowiesz o swoim koledze, który chciał zrobić Derrickowi Rose i jego zespołowi Kuku. Mój kolega Bradley Beal. Pięknym rzutem. To był naprawdę bardzo piękny rzut i niełatwy. Rzut za 3 punkty doprowadził tym rzutem do dogrywki w meczu z Minnesotą. To był mecz na wyjeździe. I ta akcja trafia do naszego kącika sponsorskiego Tiso Buzzer Beater. Michał za chwilę pozwoli sobie udostępnić link do tej akcji. Michał nawet już to zrobił. Po podcaście będzie to do zobaczenia na Facebooku. Jak coś jeszcze wkleję jeszcze raz, żeby był taki mały spam, żeby was to nie odpuściło. Ja chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego meczu.
przede wszystkim Bradley Beal miał taką końcówkę, że gdyby ten rzut nie wpadł, no to sam by się chyba mocno zliściował w szatni. Bo tam była jakaś strata, była jakaś głupia decyzja. Wiadomo, gra na nim polega w Waszyngtonie, jeśli chodzi o tego typu zagrania ze strony ofensywnej. A przynajmniej tak wygląda to ze strony trenerskiej i rotacyjnej. Natomiast no, uratował im takim no, niespodziewanym, czy niespodziewanym. To bądź co bądź, to był w miarę czysty rzut. Ale mimo wszystko nie był to łatwy rzut. Ale w tym spotkaniu bardzo zaskoczył mnie Derrick Rose. Ja ostatnio z kimś, nie wiem, prowadziłem drobną dyskusję na Twitterze na temat tego, że Derrick Rose ma coś z trójką, a jak robi krok metr, dwa za linię za trzy punkty po jakimś, nie wiem, minięciu, screenie, cokolwiek, to wpada taka piłeczka, że po prostu człowiek sobie powtarza i słyszy tylko, jak ta siatka robi takie, wiesz, myk. No po prostu piękne to jest. Widać, że to jest, nie jest ten Derrick Rose, to kiedyś nie ma tej szybkości, ale to jest takie wykorzystywanie szachowych ruchów, wiesz, że ten pionek tutaj stanie i ten gość go nie zbije i on to właśnie tak postępuje z obrońcami. I nie wchodzi pod kosz, on po prostu zrobi jedną małą separację, od razu rzuca. Naprawdę, to było świetne w tym meczu. Świetnie jest oglądać Derricka Rose'a, który sobie o, tak gra. No ale to Bill bardziej medialny, bo Tissot buzzer beater trafia do niego. Dobrze, Karol, to skoro już powiedziałem dobrze, to teraz wypadałoby, wiesz co, może donate od Staśka, bo ja go nie zdążyłem przeczytać. Stanisław Wybraniec. Tak, pyta mnie wielokrotnie dużo osób, Stanisław ma tak naprawdę na nazwisko. Przesyłki docierają na to nazwisko, więc naprawdę ma nazwisko Wybraniec. Tygrysa nam w tle wyślał. Chosen one. I na witaminę C na odporność. Dobrze. Witaminy C nigdy zawiera. Nigdy. Dobrze. Myślę, że teraz czas na króciutkie co nas wpienia, bo zamkniemy program Playoff Watchem, który też gra słów z naszym sponsorem, ale będziemy przyglądać się drużynom w playoffach i chyba na ten czas odpuścimy najlepszych i najgorszych tygodnia w jakiś sposób. Będziemy mówili o tych najlepszych i najgorszych tygodniach, ale myślę, że już te 9, może gdzie nie, gdzie 10 drużyn przez jakiś czas dominuje naszą rozmowę na temat playoffów, tak mi się wydaje. Bo na temat sezonu, przepraszam. Bo chyba, nie wiem, Karol, no, możemy sobie darować. Możemy. Oczywiście będziemy mówili o tym, co się dzieje na przykład jak w lutym, no Chicago przejęło ofensywę, Atlanta też wygląda świetnie, ale będziemy się bardziej skupiać na tych właśnie playoffowych rzeczach. Dobrze, Karol, co nas wpienia? Masz Ty coś? Zaczniesz? Ja mogę zacząć. Miałem nie mieć, ale mam. Do działu, co nas wpienia, chociażbym nazwał ten dział, co nas wkurzyło, to, że Karol z kącikiem językowym stoimy w piachu. I to cię wpienia. Nie, ale to zaraz powiem to, co na pewno bardzo. Żebyśmy tylko takie problemy w życiu mieli. A druga rzecz, co mnie wpienia, to właśnie mówiłem o tym na początku programu, to są, nie wiem jak to nazwać, ale może powiem o co chodzi. W sobotę rozgrywaliśmy mecz Ligi Wiatrów. Ostatnia kolejka, kompletnie nieistotna. Graliśmy z liderem, który nie przegrał jeszcze spotkania. Drużyna, którą mamy historię w finałach w poprzednim sezonie, udało nam się zabrać im złoty medal, który kiedyś oni nam zabrali. Więc taka fajna rywalizacja się zrobiła. No ale mimo wszystko gramy z tym zespołem. Monsun niestety był tak skupiony jak, nie wiem, no, ten stan skupienia nie występuje w przyrodzie. Nie chcę przeklinać, ale graliśmy bardzo źle. Sala bardzo śliska, więc ja to trochę rozumiem, ale z drugiej strony ci goście rzucili od nas 30 więcej punktów, bo już kompletnie w drugiej połowie nie działo się nic. Ale co mnie wpienia, to jest to, że właśnie takie spotkania, to jest trochę case Kyriego Irvinga, może jeszcze kilku innych zawodników, którzy grają w takich nijakich zespołach z problemami, ale kiedy przychodzi ciśnienie, to dostosowują się, albo może nie ciśnienie, dostosowują się do gry przeciwnika. Jeśli jest, brzydko mówiąc, kupa, to grają też kupę. I denerwują mnie takie spotkania, które pokazują, zwłaszcza młodych ludzi, że potrzebujesz taki mieć ząb takiego czegoś, że chciałbyś wygrać, bo. Żeby mieć taką motywację. Bo w naszym meczu nie było absolutnie żadnej motywacji. W sensie i tak jesteśmy w playoffach. Porażka ewentualna ani ziębi, ani grzeje. Może martwić tylko forma przed playoffami i nastawienie do gry, ale widać po drużynie, że takie spotkania nie wpływają i coach G jeszcze nie odkrył na to recepty. To jest, i myślę, że w NBA też nie odnaleziono na to recepty. Znaczy pieniądze tam są receptą, tak, ale znaleźć motywację tam, gdzie normalnie nie znajdujesz i ta motywacja prowadzi się do dobrych rzeczy.
I to mnie wpienia, Karol. No, ale macie już zapewnione pierwsze miejsce, czy... Nie, no przegraliśmy ten mecz, Karol, oczywiście. Przez, powiedzmy, półtorej kwarty było to znośnie. Są świadkowie na czacie, którzy widzieli to wydarzenie. Ale wszyscy już... graliśmy do bani, co? Macie już pewny awans do playoffów. Nie, za tydzień są półfinały, także to już było wiadomo od 2 tygodni. Tylko kwestia była, z jakiego miejsca i co za tym idzie przeciwnik, wiesz. No bo tam 4 zespoły wchodzą i pierwszy gra z 4., drugi z 3. I w zasadzie to nie o to chodziło też, że nikomu nam nie zależało, żebyśmy na kogoś nie trafili. To też tak nie było. Po prostu sam fakt, że jesteśmy w playoffach i jako obrońcy tytułu, wiesz, no... Przydałoby się wejść przynajmniej do finału, żeby chociaż święty spokój był. No, nie wiem, takie rozluźnienie wprowadziło. Poza tym strasznie, my bardzo szybko gramy, bardzo nasi zawodnicy starają się pchać piłkę i no, ta sala się do tego nie nadawała, bo ja powiedziałem chłopakom, że lepiej teraz może trochę odpuścić, niż rasa dobrze się poślizgnąć i sobie zrobić coś z kostką. Znaczy nie kazałem grać zachowawczo, wiesz, no ale... Wyszły braki w motywacji, no i ten mecz mi się nie podobał. Było nic, ale mnie wpienił. Także tyle, Karol, ode mnie. Rozumiem. A twoje? Ja mam taki... jedziesz samochodem i są te takie garby spowalniające, prawda? No i wiesz, no one spełniają rolę. Zwalniasz i przejeżdżasz. Tylko są tacy kierowcy, którzy... Nie zwalniają i przejeżdżają. To mniejsza z tym. Są tacy, którzy właśnie odwrotnie, niemalże hamują, zatrzymują się i tak na 5 km na godzinę, tak wiesz o co chodzi, i jeszcze z hamulcem tak delikatnie wjeżdżają tymi przednimi kołami, później powolutku przyjeżdżają już tak na sam koniec, jeszcze na hamulcu, tak na luzie, tak żeby tylko jak najbardziej, wiesz o co mi chodzi, tak jak najbardziej, żeby tylko ten samochód się nie ruszył i tak, no i to mnie tak wpienia. O co chodzi? O co chodzi tym ludziom? O co chodzi? Czy oni dbają o swoje samochody? Czy oni boją się zniszczenia? Nie wiem czego. A masz do tego, Karol, dodatkową obserwację, czy to są nowe, czy stare samochody? No, czy no wiesz, domyślam tak, się, Karol, że ten proceder, który zaobserwowałeś, jest u ciebie w kraju. W sensie tam nie jeżdżą 20-letnie trupy. No. Jest u mnie, ale też w Polsce też no, widziałem to no. Ale w Polsce to ja ci mogę wyjaśnić, dlaczego tak jest. I też, no zazwyczaj to masz rację, dotyczy lepszych samochodów, nowszych, no ale mimo wszystko mnie to wpienia. A właśnie nie, w Polsce dotyczy to tych samochodów, których właściciele powiedzmy mają Passata B5 i kupili go tylko dlatego, żeby go rozpieprzyć, bo Passat jest do tego, że ma dobry silnik i można go zajeździć. A i tak kupiłeś go zajeżdżonego, bo szukałeś takiego, co ma 20 lat i 100 tysięcy przebiegu, no i folię na dolnych siedzeniach. No i jak się okazuje, że jeździsz po mieście... A też powiedzmy, że garby, podejrzewam, w twoim miejscu, Karol, zamieszkania, są wykonane wręcz z artystyczną precyzją i tam nie należy się obawiać, że coś jest nie tak. A u nas są przeróżne, przeróżnej wysokości, przeróżnego kątu podjazdu. Niektóre mają, powiedzmy, niekompletne te cegiełki i zawsze czymś przytrzesz. Wiesz, to jest inna szkoła. Poza tym ten gość, który kupił tego Passata B5, dowiedział się już o tym, że jak przejechał po Warszawie albo większym mieście, gdzie są takie spowalniacze, no to już na wahacze u pana wieśka mechanika trzeba wydać 1500. I zaczynają się poszukiwania chińskich wahaczy, które kosztują 3 razy mniej, tylko będziesz zmieniał je 3 razy do roku, a nie raz do roku. Wiesz, tutaj wchodzi w grę, Karol, ekonomia. Wiem, znam, słyszałem. Dobrze. Tyle. I to cię wpienia, mówisz? Niejednokrotnie, kiedy muszę jechać z jakimś takim. Tak? A ty jaką masz technikę przejazdu przez śpiącego policjanta? No tak po ludzku, tak nie za szybko, nie za wolno. Nie, bo tak pytam, Karol, bo poprzednia nasza rozmowa o antyperspirantach spowodowała, Karol, niemały zamęt. I pojawiły się osoby, które pisały do mnie, że na przykład w Rossmanie podobno jest jakiś też dobry. Też dostałem parę prywatnych wiadomości odnośnie pielęgnacji pach i kosmetyków do tego potrzebnych, więc... Tak, my musimy jakiegoś doktora Wernera zrobić z różnymi takimi rzeczami. No. Bo też się zastanawiałem, 72 godziny, stary? To jest trochę za długo. To nawet śpiąc śmierdzisz. Bo się pocisz. Właśnie. Bawiąc ucząc bawi, Karol, playoff watch. Musimy przejść przez to.
Pierwsze podstawowe pytanie, które Karol ciśnie mi się na usta, to jak wydaje ci się, bo ja mam troszeczkę tu odpalony terminarz, już pomijając trudność spotkań, jak myślisz, jak bardzo będziemy mieli kłopoty z wyłonieniem pierwszego miejsca pod koniec sezonu na zachodzie? Ja wiem, że na razie to jest abstrakcja, ale teraz możemy śmiało mówić o 5 ekipach, biorąc pod uwagę Golden State Warriors i to, co zrobili na przykład z Suns, albo to, co Suns zrobili z nimi dzisiaj w nocy, no to może prowadzić do dyskusji, że te 5 spotkań przewagi to nie jest wcale tak dużo. To, co Denver ma, czyli 1,5, to wcale nie jest tak dużo. A to 1,5, no to ja nie twierdzę, że Golden na przykład raptownie może spaść na 5 miejsce, ale tam mogą dojść inne zmiany, kompletne roszady. I to już wtedy powoduje, że dalej do playoffów to już wiesz, no... to zabezpieczenie własnego parkietu ma kolosalną rolę. No, to prawda, ale ja myślę, że Warriors nie spadną na miejsce gorsze niż drugie. Tak mi się wydaje. Wiesz, oni potykają się w tych meczach, niektórych, ale no, no wszyscy wiemy, wszyscy znamy historię Warriors i wiemy, o co oni grają. I tak jak mówisz o motywacji, no ciężko, żeby KD, Thompson i Curry motywowali się na mecze z Suns. A Suns, wiesz, dla Suns to jest sezon tankowania i to jest sezon przegrany. Ale właśnie paradoksalnie drużyny tankujące motywują się na takich właśnie kontenderów, liderów, żeby coś tam pokazać, bo wiadomo, że jak raz na 15 coś wygrasz, to fajnie by było, żebyś wygrał z jakąś dobrą drużyną. Ja już to mówiłem wiele razy i to jest dobry przykład na to, że gdyby nie było tankowania, gdyby tankowanie się nie opłacało, to każda drużyna samym talentem, tym co mają, bo to, no przecież to są zawodnicy NBA, to każda drużyna powinna wygrać przynajmniej około 30 meczów. I wracając do Warriors, myślę, że nie spadną na gorsze miejsce niż na drugie. Oni już tak bardzo chcą zakończyć ten sezon i zacząć playoffy, ale też wiedzą, że znaczy pokazywali, że mogą też wygrywać na wyjazdach, ale jednak fajnie jest grać u siebie i przynajmniej to drugie miejsce utrzymają. Kiedy będzie trzeba docisnąć pedał, to oni go docisną, ale no, nie chcą się wypalić i nie chcą się rozdrobnić przed playoffami. Zrobią to jak tak małym nakładem siły, jak tylko będą mogli. Ale nie sądzę, żeby spadli poniżej trzeciego miejsca. Znaczy, myślę, że top 2 miejsca zajmą. Nawet na trzecie nie spadną. No dobrze, Karol, ale tak, bo tak zanumerowałem to z jedynką, no bo pewnie nawet w piąteczki będziemy wchodzić w playoff watch, jak będzie po co. A myślę, że będzie, bo to już jest, nie wiem, niektórzy mają nawet 17, ale już tak niektórzy też 14 spotkań do końca sezonu regularnego. Dalej nie mamy Polaka w NBA. Jak myślisz, Karol? I dalej Łotwa ma 4. Łotwa, która ma poniżej 2 milionów mieszkańców. Dokładnie. Także sekunda ciszy za tym. A teraz pytanie. 8 jest zamknięta na zachodzie, Karol. Jak myślisz? Chciałbym, żeby nie... Znaczy nie mam nic do nikogo, żeby ktoś odpadł. Znaczy dobrze, personalnie mówimy o Sacramento i Minnesota. Tak. Jasne, mówimy o Sacramento, Minnesocie i Clippersach i San Antonio, chociaż myślę, że San Antonio na 100% wejdą, to rzecz tyczy się jedynie Clippersów, Kings i Minnesoty. No, no powiedzmy, no, na, ja myślę, że na 86% już nic się nie zmieni, że Clippersi wejdą do playoffów, bo oni chcą tych playoffów i oni mają drużynę do tego, żeby to zrobić. Znaczy Sacramento też ma i Sacramento przegrało po meczu gwiazd, nie wiem, 5 albo 6 meczów, w których wynik to było 5 punktów albo mniej, wiesz, i gdyby oni te wszystkie mecze wygrali, bo mogli je wygrać, to sytuacja by wyglądała całkiem inaczej. No ale teraz są już tracą 4,5 meczu do, znaczy 4 mecze tracą do Clippersów. No to jest, no to dużo jest, jak masz do końca sezonu, meczów, powiedzmy tam 14 czy 15 i wiadomo, że ich los już nie leży tylko w ich rękach, tylko też w rękach Clippersów, żeby Clippersi się potykali, a Clippersi nie chcą się potykać. Więc ja myślę, że 8 już znamy z zachodu. Karol, niestety rozkojarzył mnie czat i Pysia DK napisała: Karol, jeździłbyś niskim samochodem i przy każdym szybszym przejeżdżaniu przez próg rysował spodem, to też byś jechał 5 na godzinę. Może u ciebie same Lambo jeżdżą, Karol, jakieś? Tak, ja wiem, tylko że rzecz właśnie nie tyczy się niskich samochodów. Gdybym widział same niskie samochody, bym wiedział, okej, człowiek ma niski samochód, musi uważać. To są normalne samochody takie, że... Cholera, myślałem, że taki jest dobrobyt, żebym się tam przeprowadził. Zapraszam. Karol, zajrzałem tutaj do Bask na Basketball Reference, bo oni chyba mają współdzielony ten licznik prawdopodobieństwa awansowania do playoffów. No i Minnesota ma 4,5 chyba. A Clippers ile?
Clippersi mają 98,7. Widzisz, a ja dawałem 86. Minnesota ma 0,2, więc już zdycha, ale to też są jakieś tutaj wliczone projections i w ogóle, wiesz, trudność terminarza, ten sos cały i tak dalej. Ale Sacramento na razie ma 4,5 dokładnie, tak. Myślisz, że kolejność jakoś znacząco się zmieni, jeśli chodzi o Golden State i Denver? Bo tak, wiesz, myślę, czy może jednak tak się nie stać. Denver bardzo chciałaby być na pierwszym, bardzo chciałoby być na pierwszym miejscu. I Denver by chcieli być na mocno rozpędzeni i oni nie odpuszczą tak łatwo. Właśnie to jest, widzisz, to jest właśnie rzecz. Denver, młody zespół, zespół głodny i oni chcieliby wygrać ligę, to znaczy po rozgrywkach regularnych, jeśli im się da. Warriors znają swoją wartość i oni wiedzą, że kiedy przyjdzie co do czego, to Game 7 mogą grać też na obcym parkiecie. Dla nich najważniejsze, żeby w zdrowiu dojść do playoffów. I no, ja powiedziałem, nie sądzę, żeby Warriors spadli poniżej top 2. A które z tych miejsc zajmą, no to już będzie zależało od tego, jak wyjdą nastawieni w tych pozostałych meczach. No bo oni są faworytem w każdym meczu, prawie każdym meczu. I też zobacz, braliśmy, nie, mieliśmy o tym, no przecież był marzec 2018 z naszym udziałem. No i pamiętasz, gdzie było Denver wtedy? No Denver wtedy... Pamiętam. Przecież Denver zagrali ostatni mecz. Akurat tak się kalendarz super ułożył, że no super, nie super, zależy jak dla kogo, że dwie zainteresowane drużyny zagrały ze sobą mecz, gdzie stawką było wejście do playoffów. Minnesota, Denver. Dokładnie. I ja już nie twierdzę, nie chcę szukać jakiegoś dowodu na to może, żeby udowodnić fakt, że Denver to, co jest teraz, to jest inne Denver, które było. Natomiast chodzi tutaj o to, że ktoś, znaczy to też, no może to trochę dzieło przypadku, no i dobrze grającej drużyny, dobrze działającej wreszcie. Answer to nieważne. Ważne, że robią taką robotę, że są na drugim miejscu na zachodzie. Chodzi mi o to, że ktoś odrobił lekcję, że te nawet najmniej istotne spotkania są w tym momencie sezonu bardzo istotne. Ja wiem, że łatwo się mówi, kiedy drużyna przegrała tam 21-22 spotkania, z pamięci mówię, to i tak trochę brzmi jak głupota, ale mimo wszystko Denver nie muszą się teraz martwić, żeby w marcu wykorzystać każdą możliwą szansę, nie tyle co być w playoffach, tylko tam, no nie wiem, mieć przewagę własnego parkietu, powiedzmy, że to jest jakiś upgrade w stosunku do zeszłego sezonu, żeby być lepszym po prostu. No to prawda i oni nie grają z presją zdobycia tytułu, to jest młoda drużyna i dla nich w ogóle sukcesem jest, że po paru sezonach przerwy wchodzą do playoffów. Młody skład, no przede wszystkim to jest młody zespół, co do którego nie, ani management, ani też kibice nie mają mistrzowskich aspiracji. Wiadomo, że jak jesteś top 2, no to dochodzisz, idziesz w playoffach tak daleko, jak możesz. No ale jeżeli odpadną na przykład, no w pierwszej rundzie to by było trochę nie bardzo, gdyby mieli przewagę własnego parkietu, ale jak odpadniesz w drugiej, powiedzmy, no nie wiem, z Houston, z Oklahoma, czy z Golden State, zależy jak to się ostatecznie drabinka ułoży, no to nie będziesz mógł powiedzieć, że sezon stracony Nuggets, a jak dojdą do finałów, to ja uważam, że to już będzie ich wielki sukces i z podniesionymi głowami będą mogli kończyć sezon. To w takim układzie playoff watch, taki powiedzmy, taki oddalony o miesiąc od sezonu na zachodzie, na każdej konferencji. Zakończmy, Karol, tym, kto będzie w top 3. Top 3 po zakończeniu rundy. Na teraz, tak, na teraz. Pewnie w piątek zmienisz zdanie czy coś, ale na teraz. Na teraz, no to Golden State, Denver i Oklahoma. A Golden State też mi się wydaje, że no, mimo wszystko zrobią to, ale moim zdaniem Houston wbije się na drugą pozycję. I to będzie bardzo... I może być tak, że będą się bili z Golden State o to, kto będzie pierwszy. To nie jest ważne. Ważne jest to, że to spowoduje jeszcze mocniejszą sprawę, jeśli chodzi o to, kto mógłby ewentualnie zostać MVP tego sezonu. Bo myślę, że jeśli Houston, pomijając to, co robi Harden w tym sezonie, Houston weszliby na to pierwsze miejsce. Gdzie byli Houston w październiku, w listopadzie, Karol? To prawda. I w tym momencie oni wchodzą na nawet pierwsze to egzekwo, które po tiebreakerze spowoduje, że są na tym drugim. I to też będzie jakaś tam walka może z Denver, bo Denver też pewnie nie będzie przegrywało spotkań, więc wszystko będzie okej. Wszyscy będą wygrywać, natomiast ktoś bardziej. Ktoś ma więcej spotkań do wygrania. Może Denver, no nie, faktycznie Denver musi się powinąć noga kilka razy, żeby Houston i tak będąc chyba teraz
w serii 8 zwycięstw coś zdziałali. Natomiast to będzie sprawa dla Hardena, jeśli chodzi o wybór MVP. Wtedy może na zachodzie nikt nie myśleć o Paulu George'u. Albo może myśleć mniej serduszek. Może ktoś zapomnieć o Antetokounmpo, chociaż ciężko. 50-17 z takim bilansem, to myślę, że tam ludzie to już powrzucali do urn z nazwiskiem Antetokounmpo głosy. Ale dla Hardena to może być coś. On przecież powiedział 2-3 miesiące temu, że ja będę tym pieprzonym MVP. Ja już jestem w strefie, to jest koniec. I to będzie bardzo ciekawa walka, moim zdaniem. To może spowodować to. Pewnie tak, nie będzie, ale... Nie, ale będzie tak, jak mówisz właśnie, i ja się z tego cieszę. Też już to mówiłem, jak rozmawialiśmy o nagrodach za 0-7 sezonu. Cieszę się, że konwersacje na temat MVP rozmawiamy w kontekście najlepszych topowych drużyn. Nie ma tam jakiejś historii, ile miałeś meczów z triple-double, ile miałeś różnych tam ciekawych rzeczy. Rozmawiamy o trzech wybitnych zawodnikach tej ligi, których drużyny są wybitne w skali drużyn ligi. Masz Milwaukee, którzy są najlepsi, prowadzeni przez Antka, i on jest bardzo silną kandydaturą. Jest akurat moim prywatnym, mój jest dla mnie MVP tego sezonu. Znaczy, oddałbym na niego swój głos, gdybym miał. Karol. No. A może teraz trzeba mówić na Antka Jątek? Możesz tak na niego mówić. Bo Janis, wiesz, to Jątek. No, Antek, Janis, jak tam chcesz. I wiesz, i też no, ja Paula George'a, wiesz, że ja Paula George'a bardzo lubię, i jeżeli Paul George ma liczby na MVP, to są bez wątpienia liczby na MVP, i gdyby Oklahoma się udało wczłapać do tego top 2, gdyby wyprzedzili Denver, myślę, że nie mają, znaczy szanse zawsze mają, ale no, raczej już nie dogonią pierwszego miejsca. No ale gdyby wyprzedzili swoich, to znaczy gdyby Paul George swojego bezpośredniego rywala w drodze MVP, Hardena, wyprzedził ze swoją drużyną, gdyby jeszcze zahaczył o Denver, gdyby Oklahoma była w top 2 zachodu i powiedzmy w top 3 ligi, no to wyprzedziłby, moim zdaniem, głosami Hardena. Harden robi wybitne rzeczy, niesamowite, i wiesz, ten mój, jeszcze raz wracam do tego meczu w Toronto ostatniego, naprawdę Rockets wyglądali jak drużyna, która naprawdę spokojnie może wrócić tam, gdzie była w zeszłym sezonie, czyli bić się o mistrzostwo, o wejście do finału. Niesamowicie wyglądali Rockets z bliska, i tak jak mówisz, od października, od listopada, tak jak wyglądali wtedy Rockets, a jak wyglądają teraz, to są dwie różne drużyny. Ale to diametralnie, to jest takie coś, nie wiem, zawsze mi takie rzeczy się kojarzą z tym sezonem Phoenix Suns. Chyba oni weszli wtedy do finałów, ale awansowali do playoffów z jakimś potwornym minusem i wyszli na 50% chyba. Ale to nie było jeszcze chyba w tym wieku, tylko w poprzednim, tak mi się wydaje. No, Houston Rockets, którzy mistrzostwo zdobyli w 95 roku z szóstego miejsca w playoffach, weszli i zdobyli tytuł. Takie historia zna takie metamorfozy. Drużyny mają problemy, ale to są problemy głównie w szatni, z głowami, z mentalnością, z podejściem do różnych rzeczy, niż bardziej to, co się dzieje u rywali. No to w takim układzie, żeby nie powiedzieć tego słowa na D, to powiem ekstra, Karol. I chcemy coś powiedzieć o tych, co już nie żyją na zachodzie? A ja, czy ja wiem, czy jest sens? Ja chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo serduszkuję i w ogóle uwielbiam to, co się dzieje w Memphis. A też chciałem to powiedzieć. Memphis się zrobiło małe Toronto Raptors. To już nawet nie chodzi o Toronto Raptors, ale ten Noah, mają tam jakiegoś krzykacza, mają taką małą atmosferkę, wiesz. Coś się dzieje, wiadomo, że jesteśmy w ciemnym nigdzie, ale mimo wszystko to może się podobać. Miło się ogląda przede wszystkim. To nie jest jakiś piach taki końców już, że o Jezu. Także ja chciałem tylko to powiedzieć. Tak, ja się zgadzam. No, dziękuję bardzo. To jest, w takim układzie... Jest czterech zawodników, którzy grali w Toronto. No właśnie. Teraz. Taka ambasada może, jest. Może dobrą kulturę dobrego grania przenieśli do Memphis i otworzą konsulat kanadyjski w Memphis. Może przywieźli narkotyki z Kanady. Bardzo możliwe. No, to pójdźmy tam, gdzie pewnie ich nie ma, czyli na wschód. Ma na to narkotyki. Według prawa w niektórych stanach. Właśnie a propos, Karol, nie wiem, czy widziałeś, ale pojawił się na ESPN-ie taki artykuł, gdzie jest opisane, bo tam w NFL już jest jakaś szeroka akcja. Co? Stalmet 36 za 3, CSKA 61? To co oni grają? W 21? Jedni grają w szachy, inni w Warcaby. Ja to gdzieś mam na wierzchu, ja zaraz wam wkleję. To jest artykuł mówiący o tym,
Chyba NHL to jest jednak. Jak wygląda przyszłość, jeśli chodzi właśnie o zezwolenie zawodnikom na korzystanie z medycznej marihuany? I tam są pokazane wypisy pokazujące, jak wygląda prawo w miastach, które są w danej organizacji, czyli tutaj jest rozpisany hokej, NFL i tak dalej. Prawa, gdzie na 31 drużyn hokejowych 28 jest w miejscach, gdzie marihuana, przynajmniej nawet tam medyczna, jest zezwolona. W jakimś tam, nie wiem, tam są jakieś rozpisane, że nie wiem, są specjalnie preparowane rośliny, albo możesz iść do sklepu, albo musisz mieć receptę. Tam są jakieś rozpiski w tym artykule, który wkleiłem na czacie. I do czego zmierzam? W NFL jest to 71%. W NBA z Karol zgadnij, ile jest. To jest najmniejszy odsetek procentowy tych miast, gdzie wolno, wśród czterech tych profesjonalnych organizacji, z baseballem licząc. Tu nie ma chłopiłki. Gdzie wolno w NBA? No to są Raptors, to jest Nuggets. Nie, ale strzel liczbę. Masz 30 drużyn. Ile, gdzie jest to legalne? W jakiejś tam najmniejszej formie, nawet bardzo kontrolowanej. No, zdziwiłbym się, gdyby to było więcej niż 4. Że można? Tak. To znaczy musiałbym sobie spojrzeć na wszystkie stany, ale tak jak pamiętam, no to wiem, że to jest Colorado, wiem, że to jest Toronto. Poczekaj. Ale pamiętaj też, że są Kalifornia. Stany, gdzie... No. Kalifornia też? No Kalifornia to chyba znacznie, to chyba jako pierwsza, tak oficjalnie. Tak, no 4-5 drużyn myślę. 22 tak? z 30 miast w NBA ma w jakimś stopniu... zezwolenie na to, że możesz, znaczy tutaj też jest duży artykuł o tym, w jaki sposób możesz, bo gdzieś możesz kupić w aptece, ale musisz w kontrolowanych warunkach zażyć, ale nie możesz mieć przy sobie, bo cię policjant zgarnie do paki. Aha, a widzisz, no tak, bo tak całkowicie wolno, to nie jest aż tak dużo. Ale i tutaj jest napisane, wiesz, bo to jest oparte prawdopodobnie na tym całym szumie, który był w NFL i w NHL się zaczyna, że te sporty, które bardzo potrzebują, są takie bardzo, bardzo kontaktowe, mimo ochraniaczy i tak dalej. No wiemy, co się dzieje z futbolistami amerykańskimi. Jakieś uszkodzenia mózgu, nerwów, wiesz. No tak, i tak. W niektórych przypadkach, a większość tych przypadków dzieje się w tych sportach, jak hokej i futbol amerykański w Stanach, no zawodnicy po prostu walczą o to, żeby przynajmniej w jakiś sposób uśmierzyć ból na bazie tej rośliny. To już nie chodzi o wiesz. Tak, to prawda, Michał. Z murzyńskich filmów, gdzie siedzą goście w jakimś miejscu i palą jointa w czterech. Nie, no to nie o to chodzi u nich. Chodzi o nawet użycie tego związku chemicznego, który jest w tej roślinie. Jasne, Michał, i wiesz, to jest bardzo ciekawy temat i odkładając żarty na bok, bo to możemy sobie mrugnąć okiem i też sobie pożartować, ale to nie o to chodzi. To jest hipokryzja wielkich koncernów farmaceutycznych, które produkują leki i wszyscy o tym wiemy, bo jeżeli żyjemy w 2019 roku, gdzie możesz pójść do sklepu i kupić sobie różne rzeczy, które wprowadzą cię, wiesz, otumanią twój mózg i wprowadzą cię w różne stany. Jeżeli możesz sobie kupić litr wódki i iść do domu to wypić i to zrobi spustoszenie w twoim organizmie, to dlaczego świadomy, wolny człowiek nie może sobie kupić marihuany i ją palić? To wiemy, kto za tym stoi, wiemy co kręci światem i co kręci poszczególnymi rządami państw, dlaczego marihuana nie jest powszechnie legalna. I to jest hipokryzja wielkich koncernów farmaceutycznych, które lobbują za takim, a nie innym stanem rzeczy. Zobacz, jest taki lek przeciwbólowy, on się nazywa Oxycontin po angielsku. Ja nie wiem, w Polsce on występuje chyba pod nazwą Oxycodon, jak tam kiedyś czytałem. I to jest poważnie uzależniający lek, który niszczy ci wątrobę, niszczy ci różne inne części twoich, że tak powiem, wnętrzności. To jest związek, to jest pochodna kodeiny i ona naprawdę robi spustoszenie w twoim organizmie. To jest środek silnie przeciwbólowy. Karol. I dlaczego? No i poczekaj, jedno zdanie. Ale poczekaj, to jest ważne teraz. No. Czy on jest na receptę? On jest, nie wiem, czy on przypadkiem w Europie nie jest, słuchaj, on gdzieś jest niedozwolony, już teraz nie pamiętam. On był dozwolony, gdzieś przestał być dozwolony. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jak podałeś nazwę tego i się okaże, że to jest w aptece dostępne bez recepty, to bawi Karol 100%. Ten lek, ja mi się nawet wydaje, że on być może nawet w Polsce nie jest dostępny, a jeśli jest dostępny, to na pewno to jest recepta i to nie jest taka, wiesz, to musi być konkretny przepis, bo to jest ciężko uzależniający. Okay. Musiałem wiedzieć, Karol, wiesz. Tak, na pewno.
I podczas gdy zawodnik, tak jak mówisz, ci zawodnicy NFL są poddawani takim przeciążeniom, mają takie zniszczone ciała przez ten sport i ty nie możesz sobie zażyć tej marihuany już w jakiejkolwiek tam postaci. Ja nie mówię, że musisz się upalić, tylko to na różnych, możesz tam używać oleju, możesz używać różnych tam pochodnych marihuany i nie możesz uśmierzyć sobie bólu. Nie, poza tym już się używa określonych związków z tego, co czytałem, z rośliny, która kontroluje bóle, nie bóle, jakieś, wiesz, no ataki, to już jest gruby przemysł, no. Co tak, tu nie mówić? Zobacz, daleko nie trzeba szukać, jeśli mówimy o na bazie NBA, bo o tym mówimy. Steve Kerr przeszedł bardzo poważną operację pleców 2 albo 3 lata temu i on się nie krył z tym, że jemu marihuana pomogła po prostu w normalnym funkcjonowaniu, bo on ciężko przeżył tą swoją operację, bo to była bardzo poważna operacja kręgosłupa i przecież pamiętasz, i słuchacze też pamiętają, że Steve Kerr z tego powodu opuszczał mecze, Luke Walton przejmował jego obowiązki, bo Steve Kerr nie mógł normalnie funkcjonować, nie mógł stać, nie mógł siedzieć. To jest bardzo ciekawy temat i to jest bardzo poważny temat. No, miejmy nadzieję, że to, jeśli mówimy o kruszeniu różnych murów, że te mury da się skruszyć, że to lobby farmaceutyczne jakoś jest do ruszenia. No i to tutaj, to jest temat na zupełnie inny podcast, Karol, ale to też nie chodzi o lobby medyczne, tylko nawet jakieś etyczne względy, wiesz, no, patrz na przykład to, w Polsce. O jakiej etyce mówisz, skoro możesz iść do sklepu i kupić, upić się alkoholem i najeść się różnych tabletek, jeśli znasz ich działanie, a nie możesz robić innych rzeczy. Dlaczego państwo regulujecie w jednej kwestii, a nie reguluje w innej? Dlaczego w ogóle macie regulować, że za opodatkowane pieniądze nie możesz kupić rzeczy, które chcesz kupić? Dlaczego państwo ma być twoim, ja wiem, jakimś aniołem stróżem, twoim pasterzem, który cię trzyma za rękę? Ale to jest temat, no może już nie. No, na zupełnie inny podcast. Na zupełnie inny podcast. Dobrze, Karol, szybko idziemy na wschód. Na wschodzie myślę, że mamy 5 pewniaków, tak? Do 5 miejsca wydaje mi się, że Indiana jest zabezpieczona. Też tak myślę. Też tak i to myślę. Jest wielki shutout dla tego, co tam się dzieje. No bez Victora Oladipo, sorry, no, ale to jest kolejny raz, kiedy w Indianie dzieją się rzeczy, po których się nigdy nikt nigdzie nie spodziewał. Zwłaszcza w takim miejscu jak Indiana, no, nie oszukujmy się. Nawet myślę, że wielkiego ciśnienia na nieawansowanie do playoffów w tym mieście by nie było. Nie rzucałby nikt nikogo butelkami, koszulek by też nie palił. To prawda, z jednej strony, a z drugiej zawsze mi się podobało w Indianie, że tam nigdy nie było kalkulowania, kunktatorstwa, tylko że drużyna taka była, jaka była i grali na tyle, na ile mogli. Tam nigdy nie widziałem zwycięstw tam 22, 23, tylko zawsze Indiana podchodziła właśnie po 35, 36, nawet jak nie wchodzili do playoffów, to tam nie było ordynarnego tankowania, tylko grali na tyle, ile mogli. I to trzeba szanować, no bo Indiana, koszykarski stan... I widzisz, oni skończą sezon jak skończą, no tego nie wiemy, ale pomyśl, że to może być, ja tak uważam, że to może być bardzo ciekawa destynacja dla potencjalnych wolnych agentów, bo to, czego tej drużynie brakuje, żeby zdobyć mistrzostwo? Ja bym powiedział, że drugiego konkretnego All-Stara obok Oladipo. Znaczy nie, żeby zdobyć mistrzostwo, tylko żeby włączyć się do tej już konkretnej dyskusji o zdobyciu tytułu, no bo w tym sezonie Indiana na pewno nie zdobędzie tytułu. Poza tym wiesz, Karol, tak patrząc na to z perspektywy tego, jak wygląda teraz tabela, to wszystko wygląda tak, że wiesz, 42-25, bo teraz spojrzałem, Indiany to jest 3 miejsce na zachodzie. Właśnie i o to chodzi, bo tak żartujemy sobie ze wschodu. No, dół wschodu jest słaby, ale jak spojrzysz na top 5 wschodu, no z wyjątkiem Indiany, no bo Indiana nie ma Oladipo, tu nic do Indiany, Indiana jest super. Top 5 wschodu mogłoby spokojnie bić się z top 5 zachodu bez żadnych kompleksów. Dokładnie i to jest taki mały case do tego, a może by tych konferencji nie połączyć, skoro dzieją się takie rzeczy. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, w dalszym ciągu więcej spotkań grasz przeciwko swoim przyjaciołom z tej samej konferencji. Jasne, to jest a tutaj prawda. Masz 3 drużyny, które nie przekroczyły 20 zwycięstw. 5 drużyn, które nie przekroczyło 30 zwycięstw, a sezon kończy się za miesiąc. I wiesz, mając 3-4 spotkania do dyspozycji, oni nawet nie chcą wygrywać. Nawet mogą kogoś sadzać, wiesz. Widzieliśmy te historie, Cleveland, Nowy Jork. Oni nawet w środku sezonu wiedzą, że mają to w dupie po prostu. I to no też tak, mogło to trochę wykrzywić, wiesz, gdybyśmy sprawdzili, Boże, patrz, 42-25 według na ESPN-ie patrzę teraz. We własnej konferencji Indiana ma 29-15 z tego. Tak. To sporo mówi o tym. I te zespoły z piątki, które podałeś, no to
W zasadzie Filadelfia ma chyba najgorszy bilans we własnej konferencji. Bo ma 24-16, z 42 zwycięstw ma 24-16. No nic, Karol. Ta piątka wydaje mi się pewna. W Bostonie nie nastąpi jakiś crackdown, że oni w ogóle zaczną już kompletnie myśleć o playoffach, tak mi się wydaje. O, nie sądzę. Ja myślę, że wyprzedzą Indiany ostatecznie. Nie wiem, czy Filadelfia, ale myślę, że Indiana wyprzedzi Boston. No i mamy tą dolną tabelę i tutaj będzie walka o playoffy, przynajmniej no, przez jakiś najbliższy czas, bo to się pewnie skończy wcześniej czy później. Myślę, że wcześniej. Ale mamy tak, mamy Detroit. No ja myślę, że pewniak. Taki pewniaczek też myślę. To jest takie, chociaż poczekaj, pokazują, że według tutaj statystyk Detroit jest, no nie, 98-1 także. No zdziwiłbym się, gdyby nie weszli do playoffów teraz po tym, jak trochę zredefiniowali swoją grę i teraz wyglądają dobrze. Dokładnie. Brooklyn Nets, ja tu jestem bardzo zły, że to jest tylko siódme miejsce, no ale mimo wszystko biorę w ciemno. I też wydaje mi się, że to jeszcze tydzień potrwa i już będą 100 zamiast 87 w szansach. Natomiast mamy Orlando, mamy Miami, mamy Charlotte. To też takie małe krzyknięcie do tego, co się działo z Charlotte w pierwszej połowie sezonu, gdzie są teraz. No. Cóż, Kemba Walker jest osamotniony, Batum ma 800 lat. Niedobrze, bardzo niedobrze. No ale pomijając wszystko, Karol, mamy Orlando, mamy Miami i mamy Charlotte. Która z tych drużyn twoim zdaniem no tą ósme miejsce wywalczy? Wiadomo, że Charlotte ma najmniej szans, Orlando ma najwięcej, bo to... No tak bym właśnie chciałem powiedzieć, że na pewno nie Charlotte. Jeżeli, słuchaj, jeżeli obok Kemby Walkera drugim najlepszym strzelcem drużyny jest Jeremy Lamb, no to z całym szacunkiem dla Jeremy'ego Lamba, no ale to dużo... Z całym szacunkiem dla koszykówki, Karol, no. Jeśli twoim drugim najlepszym strzelcem jest Jeremy Lamb, no to ta drużyna nie może za daleko siłą rzeczy zajechać i ja nie widzę Charlotte w playoffach na ten moment z tym składem i w tym sezonie. Myślę, że walka się rozegra między... Walka rozegra się na Florydzie między Miami a Orlando. I tak sportowo to nie wiem, no wiadomo, sportowo więcej mają Miami, bo mają bardziej doświadczonych zawodników, mają. Chociaż Clifford, chciałem powiedzieć o coachingu, ale Clifford też jest dobrym coachem, jest niezłym fachowcem. Jest Clifford nie ma kim po prostu. Właśnie o to chodzi. Ja daję większe szanse Miami z racji doświadczenia, z racji tego, że no, w Orlando masz Vucevicia, masz czasem Terence'a Rossa, który może odpalić. Masz takiego chimerycznego Arona Gordona, ale to jest takie trochę... Nigdy nie wiesz, co dostaniesz, jak oglądasz Orlando Magic. Czasem mogą wygrać z Bostonem na wyjeździe, a czasem przegrać z Chicago u siebie i tego nigdy nie wiesz. Owszem. Widzisz, właśnie to powiedziałeś, a to jest w charakterze Miami bardzo ważne moim zdaniem, bo Miami ma tak samo, tylko z drużynami, które są na topie. No. Mogą jakimś, wiadomo, 5 spotkań nie wygrają w playoffach, ale psim swędem mogą ograć na 10 3 razy Golden State Warriors, powiedzmy. No na przykład. I myślę, że to przynajmniej z mojej perspektywy ja bym chciał, żeby Miami było. Już nawet pal 6 tego Wade'a, który odchodzi. Ale naprawdę chciałbym. Chciałbym zobaczyć Miami w playoffach na tym 8 miejscu. Może powalczą z Milwaukee, chociaż to jest wątpliwe, bo nie mają matchupu. W zasadzie jak mało kto na Antka. Powalczą, ale nie wygrają. Może uda im się wyrwać jeden mecz. Gdyby akurat do takiego matchupu doszło... No ale no, nie mają siły. Przede wszystkim nie mają nic. Nie mają nic, co mogliby rzucić na Antka. Czy w obronie, to już nie mówię w obronie, ale coś, żeby zrównoważyć jego siłę ognia. No nie teraz, nie na ten moment. Ale no też daje dużo większe szanse Miami niż Orlando w tym bezpośrednim pojedynku. Mimo, że bilanse bardzo podobne. 31-35 i 31-37 w tym momencie. Okej, okay, Karol, to w takim układzie też trójeczkę zwymiotujmy swoją, ale chyba jest taka bez kłótni jakiejś. Chociaż może jakby ta Indiana... Dobra, ja na trzecim chcę mieć Indianę, a dwa pierwsze miejsca, no to wiadomo jak. Tak jak no teraz. Wiadomo, Milwaukee, Toronto, ja daję Boston. No co ty, Boston myślisz da radę? Tak, myślę, że da radę. To jest jedno spotkanie w zasadzie do tych dwóch, które są ex aequo. Słuchaj, może się mylę, no ale tak mi się wydaje. A ja wierzę w to, że zaczął się teraz winning streak w Atlancie i wygrają wszystko do końca sezonu i może będą na 9. Dobrze. Dobrze. Nie, to się nie stanie, ale fajnie, podoba mi się Atlanta. Jak możecie oglądać Atlantę z powtóreczki, proszę bardzo. Ja tam odpowiem na pytanie dotyczące Younga, tego, Trae Younga. Karol, ciebie też zapytam, bo to było chore dosyć, jeśli chodzi o sędziowanie. Ale myślę, że możemy przejść do pytanek.
I tutaj, Karol, zaczniemy od dwóch zaległych, które sobie zapisałem, mam nadzieję, bo jeśli nie, to tak, mam. Ireneusz Iksiński pytał w zeszłym tygodniu, czy Towns według was poprawi obronę? Czy my się tego spodziewamy, czy... Myślę, że jeśli tego nie zrobił przez określony czas w NBA, to już raczej nie zamieni się w Ibakę bądź, nie wiem, nawet troszkę Bama Adebayo. Myślę, że nie mamy na to nadziei zbyt dużych, bo to się nie dzieje bardzo często. Paul George zawsze bronił dobrze. Nigdy, znaczy od początku miał jakieś tam drobne kłopoty, ale im głębiej wchodził w swoją karierę, tym bardziej sam wiedział, co się dzieje i co musi robić. To jest takie nawet własne obserwacje, jeśli chodzi o obronę, bez jakiegoś specjalnego uczenia czy pokazywania tajnych rzeczy. Wykorzystywanie swoich atutów. I u George'a to widać, ale on to miał wcześniej. Przede wszystkim miał predyspozycje, szybkie ręce. Pytanie brzmi, czy Karl-Anthony Towns poprawi obronę, tak? Czy tak. Będzie lepiej w obronie? No ja odpowiadam, tak. Że tak, no bo gorszy już nie może być. O Boże, no w sumie to jest dobra odpowiedź. Słuchaj, Michał, no jak na gracza po tym, na poziomie All-Star, to jest duża dysproporcja między nim atakującym, a nim broniącym. No to jeśli on się szanuje, a się szanuje, jeśli ma, a ma, też ma kontrakt gwiazdorski, no to no, musi być lepszy w obronie. No, nie wyobrażam sobie, że mógłby być gorszy. No, jak może wyglądać jego gorsza wersja w obronie? No chyba nie ma takiej. No nie. Więc tak, być lepszy. Tak, też mi się, to jest dobra odpowiedź, bardzo mi się podoba. Purple Rain film pytał wtedy też, gdyby sezon kończył się w lutym, komu z Free Agents 19 dalibyście maksa? No to już jak gdyby się sezon skończył, Karol, czyli jesteśmy w takich chorych trochę, ale wirtualnych wakacjach. I komu dałbyś maksa, Karol? No jeśli pytanie nie jest podkreśliwe, no to najlepszym zawodnikiem tej wolnej agentury jest KD. Jemu daje największe pieniądze. Ale co? Zapłaciłbyś mu maksymalny kontrakt? Tak, na ten moment tak. Gdyby chciał, jestem GM-em jakiejś drużyny i przychodzi i pytam KD, czy chcesz do nas przyjść? On mówi, że tak. Ja mu daję maksymalny kontrakt, jeśli będzie go chciał. Aha. Bo mi się wydaje, a jak długi byłby to, Karol, kontrakt? Maksymalnie długi? Warriors mogą dać mu 5 lat, każda inna drużyna 4. Słuchaj, KD ma teraz 30 lat, we wrześniu będzie miał 31. Myślę, że bez spokojnie będzie mógł wypełnić ten kontrakt na poziomie na takim... No właśnie, wydaje mi się, że chciałem to powiedzieć, że to może być jego ostatni duży kontrakt. No, a to na pewno, jeśli to będzie długi kontrakt, to jest jego ostatni duży kontrakt. Ale ja myślę, że KD nie powinniśmy mieć obaw co do jego starzenia się, że to starzenie nie będzie brzydkie, bo to starzenie nie będzie brzydkie, bo on jest tak świetny technicznie, ma świetny rzut. Nie jest połamany za specjalnie. Nie jest połamany, on nie bazuje na swojej sile, bo chyba... Chociaż się skręcił wczoraj, poczekaj, Karol, jest co, on się ja skręcił. Ja wiem, no, skręcił kostkę, tylko on nie bazuje na swojej sile, bo chyba aż tak dużo jej nie ma, a ta jego technika użytkowa to jest coś, co pozwoli mu grać, jeśli będzie chciał, do 40, tak jak jest Krowicki. Jestem pewny, że te najbliższe 4 lata kontraktowe, które podpiszę, jeśli podpiszę, to będą... Gwiazdorskie lata to będą lata na poziomie All-Star. To jest coś, wokół czego mogę budować drużynę walczącą o tytuł. No dobrze, ale tak teraz podchwytując to pytanie, no to masz tak, wiadomo, że KD jest no-brainerem tutaj, powiedzmy. O. Potem mamy Lenarda. Tak. Czy nie mamy Lenarda? I potem mamy w tej grupie tych trzech zawodników potencjalnie Kyriego Irvinga i za nim mamy Kemba Walkera, powiedzmy. Ja bym Kemba Walkera przedstawił ponad Kyriego Irvinga. Z jednego prostego celu. On nie ma kłopotu z motywacją i z głową. A Kyrie, zdaje się, ma. Nie chcę robić z tego wielkiej jakiejś sensacji, w jakiejś gównoburzy, ale wydaje mi się, że sportowo różnice mogą być widoczne. No, jeśli nawet chodzi o przejmowanie spotkań, ale nie wiem, czy Kemba na wyższym levelu po prostu nie stałby się kimś lepszym od Kyriego Irvinga. Wiesz co, ja nie wiem. Ja wiem skąd pochodzi taki sposób patrzenia na Kyriego Irvinga, ale mi się wydaje po prostu, że on jest mądrzejszy, inteligentniejszy niż ludziom się wydaje. I też jeśli ktoś będzie chciał tutaj znowu wrócić do płaskiej ziemi, to tego tematu nie ma. To po prostu nie ominęła was ta część internetu, bo pamiętam, że 2 razy czy 3 razy już o tym mówiłem i ktoś później po podcaście mi wyjeżdża z tą płaską ziemią.
Nie róbcie tego, doczytajcie sobie internet. A jeżeli macie. O czym inne ty mówisz w ogóle? Jakiej płaskiej ziemi? Wiesz, o czym mówię. No, o teorii płaskiej ziemi. Ale ktoś tak napisał na czacie teraz? Ja mówię nie teraz, mówię ogólnie. Mówię, że Kyrie Irving jest inteligentnym gościem. Już mówię to trzeci raz w trzecim podcaście. Ale Karol, nie. Ktoś później po podcaście pisze do mnie, że co ja tam wiem, jak mogę mówić, że gość jest inteligentny, który mówi o płaskiej ziemi. Kyrie tak nie uważa. Użył skrótu myślowego, który już wyjaśnił wiele razy, więc jeśli ktoś się chce tego czepić, niech się nie czepia. I ja uważam, że Kyrie jest, wiesz, tak na niego patrzymy, bo on lubi filozofować podczas udzielania wywiadów i dlatego tak na niego patrzymy. Kemba Walker jest raczej takim skromniejszym, takim, że tak powiem, bardziej twardo stąpającym po ziemi człowiekiem i tak trochę inaczej na niego patrzymy. No, ja mam wyżej Kyriego ponad Kemba Walkerem. Myślę, że wiesz, zdania są podzielone, ale ja myślę, że Kyrie może być twoją pierwszą opcją w drużynie walczącej o tytuł. Wiadomo, że nie jest tytanem zdrowia i to jest zawsze duży znak zapytania. Jest też zawodnikiem, no nie jest jakimś gigantem, jeśli chodzi o fizyczność. No, ale no, talent to jest niezaprzeczalna rzecz. Rzucał też wielkie rzuty w playoffach. On jasne. Co tu dużo mówić? Jego wszyscy mówią, że ciężko jest obronić gościa, to się widzi. No, to jest coś, co oglądasz cały czas. Ten gość jest niski, on nie będzie ci skakał nad głową, ale on znajdzie odpowiedni ułamek sekundy od Tiso, gdzie rzuci teardropa, a ty wiesz, że masz 8 metrów i tak jesteś centymetr wyskoczywszy, że i tak ta piłka leci nad tobą, bo to wszystko jest zrobione po to, żeby cię zabić po prostu. Rzut od tablicy z dwutaktu. Kto teraz tak robi? A to jest tak skuteczna broń, że Irving sobie wie, że czasami prawa, lewa strona, ta piłka leci od dechy tam. Ludzie mogą skakać nad głową nad obręczą. Co z tego, skoro nie zrobią tego w porę? A już nie mówię o jego szykanowaniu i szmaceniu ludzi na pierwszym kroku po koźle. To się dzieje, no. Po prostu to się dzieje, tylko uważam, że Kemba byłby lepszy w lepszym systemie. I wtedy zaczęlibyśmy rozmawiać o tym, czy Kemba jest naprawdę na tym elite level, jak się mówi cały czas. Nie wiem, od 3 lat on tam jest, ale Charlotte jest nigdzie z tego powodu. No to jest trochę sam. To jest trochę bolesne, patrząc jak Kemba daje dużo, zostawia zdrowie na parkiecie, a organizacja, pozdrawiamy Michaela Jordana, nie jest w stanie go obudować dobrymi zawodnikami. Tutaj też ciężko powiedzieć, jakie były kulisy tej wymiany z Markiem Gasolem, bo oni mogli mieć Marka Gasola, czy też to przypadkiem, bo mówi się, że rzecz rozbiła się o to, że Charlotte nie chcieli dać wyboru w drafcie, w tym drafcie, w tym roku, ale też mogło to wyjść od strony samego Marka Gasola i samego Memphis, że to trochę poszli mu na rękę i trochę, wiesz, ukłon, podziękowanie za tyle lat, że wysłali go ostatecznie do drużyny, która ma szansę o tytuł niż do drużyny, która chce do samych playoffów wejść, więc nie znamy tych szczegółów, nie możemy się wypowiadać aż tak bardzo, no ale fakty są takie, że Hornets nie zrobili żadnego ruchu i w zasadzie no, jest Kemba, jest długo, długo nic i później jest cień zawodnika, który kiedyś był Nicolasem Batumem, teraz jest tylko zawodnikiem, który ma to nazwisko na koszulce i masz Jeremiego Lamba i całą grupę takich różnych, niektórzy są śmieszni, niektórzy są fajni, niektórzy są, nazywają się Frank Kamiński III. Frank Kamiński. Trzeci, Frank Kamiński III. Ciekawe, kim był Frank Kamiński II i pierwszy. To się stało z dwójką, wiesz. Poczekaj, Karol, bo ja patrzę jeszcze na jakieś pytanka może bieżące, jak nie to uciekamy zaraz. Tutaj z wizą to odpowiedziałeś. Purple Rain film, on to ma w ogóle te pytania, on cały czas jest przygotowany, on siedzi i nas po prostu pyta o wszystko, bardzo dobrze. Może to być pomysł na jakiś odcinek. Oglądalność NBA leci na łeb, Silver ma rezygnować, startujecie w wyborach na nowego komisarza, jakie punkty kampanii wyborczej przedstawicie? Słuchacze wybiorą. NBA żąda dostępu do morza. Nie, żartuję. Ja bym był chyba pierwszym komisarzem, który dążyłby do tego, żeby pieprzyć poprawność polityczną. Może nie po bandzie, jak to się mówi, ale by pieprzyć to. Nie brać udziału w akcjach mówiących o koszykarkach WNBA, które zarabiają po 50 tysięcy dolarów i trzeba puścić ckliwą reklamę, że ja też pracuję tak ciężko jak LeBron, tylko guzik zarabiam. What the hell, wiesz? To jest wasza organizacja, radźcie sobie. No, w sensie możemy wam pomóc, wspierać, pilotażować, no ale nie zmuszajcie nas do takich działań. Ja bym jako komisarz ograniczył tego typu sprawę.
No w takiej alternatywnej rzeczywistości, gdyby mówisz tutaj w tym pytaniu, spada oglądalność. Dlaczego spada oglądalność? I jeżeli zastanawiamy się, co poszło nie tak, no to, to też myślę, że mówisz tutaj tam o kobietach, o różnych innych rzeczach. To są rzeczy znaczy ważne. Nie, to nie chodzi mi o kobiety, Karol. Tutaj... Ale pozwól mi dokończyć. Robisz ze mnie szowinistę teraz. Nie, nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, bo nie dałeś mi dokończyć zdania, a w drugiej części tego zdania już nie robiłbym z ciebie szowinisty, bo wcale nie robię. Chodzi mi o to, że NBA zaczyna wspierać coraz więcej różnych pozakoszykarskich inicjatyw i to są rzeczy ważne, na przykład wspieranie kobiet jest ważne, walczenie o ich prawa, różne inne rzeczy, tylko że tych aspektów życia pozakoszykarskich jest coraz więcej, NBA w to wchodzi i wiesz, różny jest sposób postrzegania tych inicjatyw i to generalnie na dobre wychodzi NBA, ale też nie zawsze, myślę, że nie zawsze. Więc ja tak samo jak ty skupiłbym się, niech NBA będzie NBA, niech NBA będzie przede wszystkim ligą koszykówki, a dopiero na drugim miejscu niech się NBA wypowiada na tematy ważne dla świata. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli spada oglądalność, to dlaczego? No ja uważam, że tak, że idziemy, poszliśmy trochę za bardzo w stronę show, trochę za bardzo odjechaliśmy od koszykówki, więc wracam do prawideł dobrego sędziowania. Nie? Bo wiesz, też trzeba zrozumieć, dlaczego sędziowanie w NBA poszło w taką stronę, a nie w inną, bo chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że NBA to jest show, to jest produkt, który musi się sprzedać. Więc sędziowie w taki sposób, taka jest ich filozofia rozumienia przepisów, taka jest ich filozofia interpretowania pewnych rzeczy. Ja wracam do prawideł koszykówki, bo NBA poszła, ogólnie koszykówka idzie taką stroną ostatnio, że chcemy do jak najszerszej grupy ludzi trafić, że ja już to mówiłem też wiele razy, na przykład przy okazji patrzenia na lojalność i różne inne rzeczy, to jest takie szerokie spektrum tematów, że z NBA pewne określone koła starają się wyciąć ten pierwiastek czystego sportu, tylko żeby NBA stała się częścią rozrywki, takiej czystej rozrywki, niczego więcej, że nie ma w tym jakichś tam aspektów życia, jakiejś lojalności, tych rzeczy, po które sięgasz, jeśli chcesz oglądać sport. Ja bym do tego wrócił, bo ja się z tym nie zgadzam i to mi się nie podoba. Jeżeli tak rozumiana koszykówka podoba się ludziom, to fajnie, ja takich ludzi zapraszam, ale nie chcę, żeby koszykówka przez to, że przepisy są upraszczane, przez to, że przepisy są, że gra jest coraz szybsza, jeszcze szybsza, że szybka gra jest jeszcze szybsza. Ja tego wcale nie potrzebuję, bo ja też potrafię napawać się dobrą obroną, potrafię docenić ten hustle takiego wolno grającego Memphis wiele lat temu, wolno grających Pistons. Ja to potrafię docenić jako fan koszykówki i tacy normalni fani koszykówki to doceniają. Ludzie, którzy skaczą po programach, oglądają raz Netflix, raz jakieś inne platformy, mówią, o, teraz poglądamy koszykówkę, bo tam się dużo dzieje. Ja takich ludzi nie potrzebuję. Jeżeli ludzie chcą się interesować koszykówką, niech się nią interesują taką, jaką ona jest. To, co oferuje. Bo na przykład gdyby ktoś mądry, to znaczy cudzysłów, wpadł nagle na pomysł, że piłka nożna jest nudna, bo wpada po 2-3 gole i nagle przepisy by poszły w taką stronę, że masz, nie wiem, tam czas na akcję, jakieś rzeczy i padałoby po 10 goli, to jak dla mnie to już by nie była piłka nożna, więc tu wydaje mi się, że coś poszłoby nie tak i wracam do prawideł koszykówki. Zaczynam dobrze sędziować, znaczy tak jak, może nie aż tak jak się sędziuje w Eurolidze, ale to coś tak pomiędzy tym, co teraz jest w NBA, a tym, co jest teraz w Eurolidze. I myślę, że to wróciłoby koszykówkę na dobre tory. Ja mam dwa takie pomysły, już tak poważnie. To ja myślę, ja wiem o tym, że to by się mogło zakończyć fatalnie, ale żeby w takim układzie, skoro dzieją się takie rzeczy w NBA, różne rzeczy, bo tutaj ja też chciałem odpowiedzieć na to pytanie dotyczące przewinienia technicznego Trae Younga, który po prostu popatrzył po trójce na kogoś i dostał za to dacha. Nie otworzył ust nawet. Że może już nadszedł czas, żeby ci sędziowie, którzy są na parkiecie, nie byli odpowiedzialni za wszystkie decyzje, przynajmniej w NBA. Niech oni będą na miejscu i widzą, niech oni będą tym wspornikiem, który powie, jak było naocznie, bo są w kątach swoich, ale skoro już tak poszła technika, to niech sędziowie pracują z tego Syracuse, czy jak to się tam nazywa, i po prostu robili tą robotę. Ja wiem, że to mogłoby dziwnie wyglądać, że gość gościowi mówi słuchawkę, teraz wiesz co, teraz faul jest. Ale jeśli chcemy pozbyć się, i to już zależy od tego, jak władze ligi postąpią, no ale jeśli chcemy być tacy bardzo czyści, transparentni i nieomylni, no to musimy doprowadzić do punktu, kiedy za to będzie odpowiedzialna jeszcze inna grupa osób w tym studiu z kamerami, z każdym kątem widzenia. Pomijam sprawę techniczną, że to musi być spotkanie na żywo, a nie tam z jakimś małym opóźnieniem, no bo wiadomo, internet nawet najlepszy nie da ci 1:1.
To jest, myślę, że dzisiaj można o tym zapomnieć jeszcze. Ale to jest jedyna rada na to, co Karol powiedziałeś, żeby sędziowie robili swoją robotę taką, jakiej się nas przykład spodziewają wszyscy, że nikt się nigdy nie pomyli. To jest już ostatni krok przed tym. Tak, ale właściwie to jest temat bardzo złożony i ja bym nie chciał go napoczynać, bo już teraz jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o ten podcast. Temat z Trajem Youngiem to nie ma dwóch zdań. To był fatalny gwizdek i to się nie powinno wydarzyć. W ogóle nie powinien dostać pierwszego technicznego, bo też on był taki trochę nie bardzo, a ten drugi to już naprawdę była makabra. Tylko że ja nie bronię sędziów, bo czasami jak ja mówię o takich sytuacjach, ktoś mi mówi, a bo ty bronisz sędziów, ja nie mam nic wspólnego z sędziami NBA, nie znam nikogo osobiście, nie mam aspiracji do tego, żeby sędziować w NBA, tylko że rozmawiamy często na temat sytuacji, które dzieją się w NBA i mówimy na podstawie błędów. To ewidentnie jest błąd, tak samo jak double step back Hardena nieodgwizdany, to też jest błąd. Generalnie nie ma aż tak wielkiego problemu z sędziowaniem w NBA. Jest dużo rażących błędów, tak, to się zgadza, ale w skali całej ligi, w skali tylu meczów, ile ich jest w sezonie regularnym, wyciąganie błędów, ewidentnych błędów, bo to są błędy, nie ma co dyskutować, i szukanie prawidłowości w błędach jest błędem samym w sobie. Szukanie prawidłowości w błędach jest błędem. I od tego bym zaczął dyskusję, bo wiesz, jeszcze raz wracając do tego, NBA chce być produktem czystym, ładnie opakowanym. I tak jak z mojego doświadczenia oglądania meczów na żywo, telewizja tego nie pokazuje. Zawodnicy bardzo, ale to bardzo narzekają. Praktycznie każdy gwizdek, czy nie gwizdek, czy no call jest komentowany, jest narzekany. I to, jeśli oglądasz mecz przy parkiecie, w hali, to jest przeszkadzające. Naprawdę to przeszkadza. I NBA stara się to czyścić. I być może w wielu przypadkach, takich jak właśnie z Youngiem, idą o krok dalej w tym czyszczeniu atmosfery, w tej dyscyplinie. Tutaj ewidentnie sędziowie poszli o krok za daleko. Na zapas. Tylko że ja rozumiem wytyczne dane sędziom przez ligę. Ludzie przychodzą, płacą kilkanaście tysięcy dolarów za to, żeby siedzieć przy parkiecie. Ludzie płacą duże pieniądze, żeby oglądać mecze gdzieś tam w hali z dobrej widoczności. Ludzie płacą pieniądze za League Pass. Ludzie chcą oglądać koszykówkę. Dlatego brutalność została skasowana. I dlatego dyscyplina jest tak na takim poziomie. A mimo wszystko, mimo to, tego nie widać. To często widać w League Passie, ale to najlepiej widać w hali. Zawodnicy strasznie dyskutują, strasznie narzekają. Praktycznie każdy gwizdek jest dyskutowany. Sędziowie muszą jakoś nie dać sobie wejść na głowę i starają się kasować takie rzeczy faulami technicznymi. Ja to rozumiem, ja znam ten mechanizm, wiem jak to działa. No ale takie, wiesz, tam gdzie drwa się rąbie, tam wióry lecą i takie wióry tego wszystkiego, to jest na przykład Trae Young, to są na przykład takie sytuacje, że zawodnik gdzieś tam krzywo spojrzał, dostał dacha. To są błędy, one się nie powinny dziać, ale w skali całej ligi, w skali ogólnego sędziowania i patrzenia na problem, to jest nie ma problemu w NBA, to nie jest problem, to są dobre interpretacje i dobre wytyczne, bo gdyby tak nie było, to Liga Gwiazd byłaby taką ligą, że tam zawodnicy mieliby więcej do powiedzenia i oglądałbyś takie obrazki, że po każdym faulu zawodnik przychodzi do sędziego i dyskutuje. Taki Blake Griffin wychodziłby ci z iPadem i pokazywał, widzisz, tu miałem rację. NBA tego nie chce dla naszego własnego dobra. Nawet wiem, myślę, że kibice nie zdają sobie sprawy, że nie chcą tego oglądać, bo gdyby Liga pozwoliła na to, żeby zawodnicy weszli sędziom na głowy, to oni by to zrobili. Tyle. Amen. Dobrze, Karol. Ja tutaj mam takie małe pytanka. Ja postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Zacznijmy od tego, że Kyrie i Zion w Chicago. Ja nie chcę Kyriego w Chicago. Nie. Nie mógłbym znieść myśli o tym, że ktoś zabiera z mojego serca najlepszego rozgrywającego, jaki tam grał, czyli Derricka Rose'a. A on ewidentnie pobije te wszystkie rekordy i będzie mnie wkurzał. Nie chcę go. Zion'a jak najbardziej. Zion'a to pierwszy na lotnisku bym powitał, jakbym mógł. Także to jest moja odpowiedź. Kolejna rzecz. Ktoś pytał o to, gdyby Łukasz, gdyby Dolan odszedł po tym sezonie, czy to byłaby zachęta dla wolnych agentów? Tak. Tak. Na pewno nie byłoby to odstraszaczem. Na pewno nie. Bartek Misztal to dłuższe. Powiem ci, że jeśli chodzi o producentów i tak dalej, ja bym może wyszedł z tego, że Brooklyn, hip-hop i tak dalej, nie wiem, znalazłbym jakieś inne punkty zaczepienia do tego miejsca. Może nie jest ich za dużo. Może bardziej bym promował zamiast tego środowiska hip-hopowego rzeczy koszykarskie, które tam się działy.
Bo muzyka to w każdej hali znajdziesz kogoś, kto tymi plackami obraca i będzie wszystko jedno. A to, że ktoś tam puszcza swoją muzykę albo swoje jakieś, ma nazwisko, ma renomę, no to jakoś, nie wiem. Nie przemawiało to do mnie nigdy na Brooklynie, ale może to dlatego, że tam z tym Jay-Z nie do końca tak było, jak powinno. Dobrze, Chris pytał, czy jakby powstała drużyna z samych Amerykanów, to miałaby szansę na mistrza. Golden State Warriors. Z samych nie Amerykanów. Z samych nie przepraszam, bo miałem okienko zasłonięte. A, to nie Amerykanów? Ja myślę, że do tego by nie doszło ze względu na to, kto byłby w kontrze. Bo gdybyśmy zostali w takim sezonie, że Golden State jest jakie jest i złożyć taką, no musimy siódemkę graczy mieć przynajmniej. To nie byłoby takie łatwe chyba na razie, niemożliwe trochę. No ale pytanie, żeby trochę uogólnić, no to czy z nie Amerykanów może zrobić drużynę kontendera z obecnych NBA zawodników? No oczywiście. Gdybyś zebrał do kupy Kristapsa, Jokicia, Doncicia. No Antetokounmpo, Jokic, Kristaps. Dokładnie. Towns, bierzesz Gasolów na ławkę. Sportport, Gasol, Doncic. Jest od cholery talentu. Game 7 byłoby wykonalne, Karol. Tak mi się wydaje. Do Gallinari. Nie, ja go to bym nie wziął, bo by cały czas mówił po włosku. To mnie denerwuje. Dobrze. Nie, tak poważnie. O, właśnie ktoś napisał, że jest opcja VR na League Passie. Mało tego, jest tam jakaś też opcja, że jest ta taka sztuczna rzeczywistość, że jak oglądacie spotkanie, no to pojawiają się na przykład zabiegnącym graczem statystyki albo jakieś informacje na jego temat. I to podobno działo się chyba z tydzień temu przy okazji meczu Milwaukee, znaczy Bucks Lakers. I widziałem nawet urywki tego, jak to wyglądało na wideo. Wygląda to tak trochę jak no, w filmach w latach 90., ale mimo wszystko no, na żywo musi mieć jakiś efekt, naprawdę. I myślę, że to też jest taki krok, że już ta technologia tak spowszednieje, a przede wszystkim stanieje w wirtualnej rzeczywistości. Bo teraz to już nawet przy pomocy telefonu można tam się chyba zabawić. To już jest chyba przyszłość. Taka już ultra przyszłość. Za 10 lat będziemy z Karolem w takich goglach. Jak dożyjemy. Jak dożyjemy, bardzo dobrze to powiedziałeś. Dobrze, Karol. To jest czas, żeby nasz sponsorowany przez TISO podcast, mówię to dla moich fanów, chronometrażysty NBA, się zakończył. To jest czas, żeby to skończyć. Bardzo dobry. Mało tego, Karol, nie możesz tak wyjeżdżać, ponieważ te podcasty są coraz dłuższe po takiej rozłące. Nie możesz wyjeżdżać, Karol, od podcastu. To wiesz, to tak jak mąż z żoną, tylko się nie widzą. Nie, szukajmy tam tematu, Karol, bo tu będą skojarzenia, głupie komentarze na YouTubie. Mamy tyle sobie do powiedzenia. O, tak, serduszka. Teraz powinno jakieś lecieć coś ckliwego. A tak poważnie, to z mojego lenistwa i lekko braku czasu, to postaram się dziś albo jutro najpóźniej wrzucić ten projekt naklejki, ale projekt naklejki wygląda dosłownie tak, jak nasze tło, więc to jest taki nowy bajer, który jest u nas. No i zapraszamy was do wszystkich koszulek, wlepek, patronajtów, donajcików na Facebooka. Możecie wpadać, tam Karol różne rzeczy pooblepiał w Toronto, dewastował tam miasto, mówię wam. Warto to zobaczyć. Wszystko kulturalnie się odbywało. Nie, kulturalnie, ale dewastacja pełną gębą. Nawet Karol zauważyłem, że pomyślałeś, że nie nalepisz tej wlepki po prostu na, nie wiem, tej latarni czy czymś tam, tylko na wlepce, żeby łatwiej było im usuwać. No tak. I zdewastowałeś tamtą naklejkę. Może to był podcast o firanach i zasłonach i zdewastowałeś to buzerem. Bardzo ładnie. Ja to szanuję. No to tak jak wiesz, tak jak w starożytności. Jedna kultura wypiera drugą, jedna przychodzi niszczy. Narzuca swoje obyczaje, narzuca swoje święta. No tak to działa. Tak to się sprawdzało się to tysiące lat temu. Sprawdza się i teraz. Okej, okay, Karol. Więc w takim układzie możesz powiedzieć swoją kwestię zaraz, a ja może nie będę was teraz przesadnie informował, ale jest spora szansa, że będę rozmawiał w podcaście specjalnym z pewnym młodym koszykarzem, który jest młody i dosyć dobrze gra i gra w Polsce jeszcze w dodatku. Ale no to zależy od jego czasu, bo jestem na etapie umawiania się. Także tyle, Karol. Mam nadzieję. No dobrze, mili państwo, to dziękujemy za dziś. Dosyć długo wyszło, to nie było planowane, no ale wyszło długo. Jestem przekonany, że będzie wam się podobało i zapraszamy na prawdopodobnie piątek, myślę. Na pewno myślę też, będziemy myśleć o tym, myślę. Tak i no.
Dobranoc, mili ludzie.